Witam państwa bardzo bardzo serdecznie podczas czwartego już spotkania z serii webinarów, których tytuł przewodni brzmi bliżej Boga być. Tu już jest czwarte spotkanie. Pierwsze spotkanie było poświęcane, jak pamiętamy, rozmowie o tym, czy Bóg jest obecny w naszym życiu, czy w naszym życiu zawodowym, w naszym życiu prywatnym możemy Pana Boga znaleźć. Czy w ogóle Bóg istnieje i jakie mamy dowody na to? Drugie spotkanie było poświęcone modlitwie. Siedzenie samemu w mieszkaniu na kolanach, klęczenie, rozmowa z kimś kogo nie widać, rozmowa z pustką, czy Bóg istnieje, czy odpowiada na nasze modlitwy, na nasze słowa. To było drugie spotkanie. Trzecie spotkanie to były rady od Pisma Świętego w naszym życiu. Czy Stosowanie Pisma Świętego tak na co dzień, w praktycznym życiu, w naszym życiu zawodowym, w naszych relacjach, czy to ma sens, czy to się przekłada na to, że nasze życie ma lepszą jakość, czy nasze relacje są lepsze, to było trzecie spotkanie. A dzisiaj, drodzy Państwo, całe spotkanie poświęcimy sprawie dosyć abstrakcyjnej. Będziemy rozmawiali o czymś, czego nie widać, czego trudno się spodziewać, ale ktoś tam, jest to coś, co każdy z nas w sercu czuje i za czym tęskni. I co chcielibyśmy, żeby naprawdę istniało? Niebo. Czy istnieje niebo? Drodzy Państwo, zaprosiłem moich czterech przyjaciół. Przyzwyczailiście się, że na tym miejscu jest Wojtek Orzechowski. I to właśnie on, jako jeden z moich pierwszych przyjaciół, wystąpi dzisiaj na tym miejscu. Jest Wojtek. Witamy go serdecznie. Jest również Marek. Jest Maciek. Oraz jest tytuł. Ja się tak przyzwyczaję, że już wyszedłem, ale może jeszcze chwilę usiądę. Nie, Wojtko, już będę Cię zapraszał, chodź tutaj do mnie. Myślałem, Witam Cię bardzo serdecznie. Powiedzieć. Jest jednym z pierwszych osób, które wystąpią i jest biznesmenem, jest człowiekiem, który na co dzień rozmawia o nieruchomościach. Jesteś w środowisku, w którym rozmawia się też o dużych pieniądzach. W związku z tym jesteśmy bardzo ciekawi, jak ta perspektywa nieba. Wygląda w Twoim życiu, czy to nie jest, jesteś człowiekiem pragmatycznym, wiesz, że jak się dobija interesy, to musi być to coś, co jest realne, coś, co możesz odczuć i coś, co widzisz. Nie zaufasz komuś na podstawie jakichś niejasnych obietnic, a będziemy rozmawiali o czymś zupełnie abstrakcyjnym. Czy niebo to jest jakaś inwestycja, w którą warto wejść? Ja myślę, że częściowo to tak postrzegam. Dlatego, że faktycznie trudno niebo sobie wyobrazić. Ale mamy przewodnik, Pismo Święte. Dzisiaj akurat w ręku trzymam Biblię Warszawską, chociaż jestem miłośnikiem Biblii Tysiąclecia. Natomiast, niezależnie w której, zawsze możemy znaleźć to samo, czyli dokładną instrukcję, jak to będzie wyglądać. I wyobrażenie nieba, moje przynajmniej, bierze się z Pisma Świętego i za chwileczkę o tym będę mówił. Ale zanim o tym powiem, to ja jeszcze przedstawię Tomka. Tomek już był z wami tutaj. Tomek Karauda z Łodzi. Pomaga ludziom w jednym z ludzkich szpitali, jest lekarzem. I tak dzisiaj się zamieniliśmy. Chciałem zobaczyć, jak to z boku wygląda, ale Tomek sobie świetnie radzisz. Bardzo się cieszę, że jesteś, że rozpocząłeś. Co ciekawe, może Tomek znacie z telewizji, bo ostatnio Tomek walczył o prawa lekarzy i non-stop w telewizji gdzieś tam się przewijał. Więc może już Tomka widzieliście. Myślę, że dzisiaj nie będziemy o tym mówić, ale poświęcimy coś, y, trochę czasu temu, co jest w życiu najważniejsze. To Mek, ale ty też trochę nam na trochę o niebie, prawda? Bo ty jesteś bliżej, wśród tych ludzi, którzy często... Tak, jestem wśród tych ludzi, którzy często e, oczekują na niebo. E, trochę niestety ale trochę mogę powiedzieć, jak to wygląda z tej drugiej strony. Zatem, drodzy Państwo, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, za możliwość goszczenia i bycia gospodarzem tego programu, a teraz nie pozostaje mi nic innego, jak zostawić Państwa właśnie z Wojciechem Orzechowskim. Dziękuję serdecznie, a ja rozpocznę od ulubionego fragmentu Pisma Świętego, który właśnie nam troszeczkę przybliży temat nieba i dzisiaj każdy z nas taki fragment przygotował. A więc będziemy mogli sobie chwilkę porozważać i może jeszcze na te fragmenty nie, nie trafiłeś, bo Pismo Święte jest niesamowitą skarbnicą, ale masa tych wszystkich informacji tutaj jest. A cytat, który będę czytał, pochodzi z Księgi Izajasza z 35 rozdziału. Niech się rozweseli pustynia i spieczona ziemia. Niech się rozraduje i zakwitnie step. Niech jak złotogłów bujnie zakwitnie i weseli się. Niech się raduje i wydaje radosne okrzyki. Chwała Libanu będzie mu dana, świetność karmelu i Saronu. Ujrzą one chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Zmocnijcie opadłe ręce i zasilcie omdlałe kolana. Mówcie do zaniepokojonych w sercu, bądźcie mocni, nie bójcie się. Oto wasz Bóg. Nadchodzi pomsta odpłata Boża. Sam On przychodzi i wybawi was. Wtedy otworzą się oczy ślepych, otworzą się też uszy głuchych. Wtedy chromy będzie skakał jak jeleń. I radośnie odezwie się język niemych. Gdyż wody wytrysną na pustyni i potoki na stepie. Rozpalona ziemia piaszczysta zmieni się w staw, a teren bezwodny wróczaje. W legowisku szakali będzie miejsce na czcinę i sitowie i będzie tam droga bita, nazwana drogą świętą. Nie będzie nią chodził nieczysty, będzie ona tylko dla jego pielgrzymów. Nawet głupi na niej nie zbłądzi. Nie będzie tam lwa i zwierz drapieżny nie będzie po niej chodził. Tam się go nie spotka. Lecz pójdą nią wybawieni i wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. To jest taki fragment, który właśnie opowiada nam, jak to nasze życie w przyszłości będzie wyglądać. Jest mowa o tym, że pustynia ma się rozweselić, niesamowite rośliny zakwitną, że będziemy blisko Boga. Że będzie radość, że nie będziemy chorzy, bo otworzą się ślepy, oczy ślepych, uszy głuchych. To jest niesamowite. Osoby, które nigdy nie widziały, będą mogły zobaczyć, a osoby, które nie słyszały, usłyszeć. Chromy będzie skakał jak jeleń. Czyli osoby, które dotychczas nie mogły chodzić, będą korzystać z tego dowoli. Rozpalona ziemia, piaszczysta, zmieni się w staw i będzie tam droga. Święta, bita. Nikt na nie nie zbłądzi. Pójdą nią wybawieni. Czyli jest wizja nowej ziemi. Jest wizja przyszłości, i ja jestem matematykiem z wykształcenia ekonomistą. Wiele rzeczy w życiu kalkulowałem. I właściwie dla mnie to była jedna wizja. Albo skończyć życie, i Rozpłynąć się w nicość, albo być pochłoniętym przez ogień piekielny, albo mieć tą perspektywę. Dzisiaj na Ziemi dbam o to, aby, aby moja rodzina miała wszystko, co jej trzeba. Realizuje swoje marzenia, cele, ale chyba tym głównym, o którym również mocno zabiegam, to jest to, aby. Aby znaleźć się tam po drugiej stronie. Nie wiem, czy obserwujecie mnie na Facebooku. Dużo komentarzy. Jeden z postów na mojej tablicy wywołał w tym tygodniu, gdzie ciężko rozmawia się, kiedy dzisiaj możemy żyć w dostatku. Inni cierpią. Ja działam na wszystkich polach, na jakich mogę. Założyłem fundację. Z którą proponuję, abyś ty również z jej programem szczególnie się zapoznał. Fundacja Lepszego Życia PL, projekt trzeci, pomagamy innym jak tylko możemy, nie tylko sam, ale z przyjaciółmi. Mocno zaangażowani jesteśmy. Zaangażowani jesteśmy w pomoc innym, w ewangelizację. I to też nie jest tak, że człowiek, któremu tu na Ziemi się powodzi, musi być od razu przekreślony. Ja myślę, że to wręcz przeciwnie. Napisane jest, że tym, komu więcej dano, więcej się od nich będzie wymagać. Może też stąd moja poniekąd nadgorliwość, bo skąd tutaj biznesmen i zaangażowany mocno zawodowo, a jednak staję przed publicznością i mówi o Bogu. Mam taką potrzebę. Wiem, że musimy dzisiaj głosić, głosić Ewangelię. Musimy mówić o Jezusie. A także o tym, co nas będzie czekać. Bo to jest niesamowite. Jezus powiedział, że to, czego oko ludzkie nie widziało, to, czego ucho ludzkie nie słyszało, takie rzeczy nam przygotował. Mnie to mocno interesuje. Ja sam doświadczyłem tutaj chorób, krzywd, różnego rodzaju problemów. A tam podobno tego ma nie być. Ma nie być bólu, ma nie być cierpienia, ma być szczęście. Chciałbym się tam znaleźć. Podróżuję po świecie i nieraz niektórzy opowiadają: O, chłopie, na Tajlandii tamto dopiero jest fajnie, na Kubie, jak tam jest pięknie. Nie byłem ani jeszcze na Kubie, ani na Tajlandii. Wybieram się, może kiedyś Bóg da to polecę. Natomiast mamy pewną wizję, że jest tam fajnie, przyjemnie, ciepło, że są fajne plaże. Bójna roślinność, Nowa Zelandia. A jak będzie w niebie? Nieraz, gdy oglądam filmy, są takie sceny, które gdzieś tam. Myślami, takie myśli mi przychodzą, że, że może akurat, akurat właśnie tam. Taka bajka była, jak uczono smoka latać. Ja już nie pamiętam tytułu, ale były takie sceny, gdzie ten smok podróżował między roślinami, między drzewami, szybował. Może będziemy mieli taki dar, będziemy mogli tam właśnie podróżować, szybować. O tym dzisiaj też będziemy rozmawiać. Ale gdy mam perspektywę właśnie być tam i doświadczyć tego, to, to jak najbardziej chciałbym tam być mm, i doświadczyć tego, a nie mieć w perspektywie utraty. Ostatnio przysłuchiwałem się swoim synom, jak rozmawiali. I mój młodszy Temek mówi do starszego: Słuchaj, yy, gdzie się spotykamy, My, Kuba, jak to, gdzie się spotykamy? No wiesz, no jak umrzemy, a potem przyjdzie Jezus i będzie zwarte w stanie, no to gdzie się spotykamy? No musimy się jakoś znaleźć, nie? Kuba mówi, no jakoś się tam znajdziemy. A on mówi, nie słuchaj, spotkamy się pod Biedronką. A po co pod Biedronką? No w, jest wizja, że potem zostaniemy pochwyceni w powietrze i zabrani na spotkanie z Bogiem i będziemy tam z nimi, będziemy też przebywać w niebie, a podróż podobno ma zająć nam tam 7 dni, chociaż ja nie wiem skąd to 7 dni. Ale może mamy tutaj teologów, też dzisiaj może, może coś więcej na ten temat rozwiniemy. No to trzeba kupić jakieś chipsy na drogę, coś wziąć, żeby, żeby, żeby było po drodze. Dzieci są bezpośrednie. Dzieci mają niesamowitą fantazję. Gdy się temu przysłuchiwałem, pomyślałem, chciałbym z nimi polecieć. Chciałbym tam być. Nawet jeśli będzie trzeba, to tam spotkam się pod tą Biedronką. <laughs> no, mamy tutaj jakąś reklamę, ale to nie ma znaczenia. Słuchajcie, zachęcam Was do tego. Zachęcam Ciebie szczególnie. Do tego właśnie, żeby pomyśleć o tym, że jak skończy się tu nasze życie, to czy będziesz miał perspektywę? Czy będziesz chciał w ogóle mieć perspektywę? Jeśli tak, to spotkajmy się tam gdzieś wspólnie, szczególnie na drugim brzegu. To jest moje marzenie. Moim marzeniem jest to, żebyś tam był. I ty też, żebyś tam był. Wojtku, dziękuję ci za twoje doświadczenie za to wszystko co powiedziałeś, ale chciałbym troszeczkę wbić kij w mrowisko. Tak jak rozmawialiśmy, Wojtek jest inwestorem. Czy jako inwestor zainwestowałbyś w nieruchomość, która nie istnieje? Dostajesz no. taką ofertę, tak. że masz szansę zainwestować w coś, co ma bardzo dużą szansę Słuchaj, tego, to że nie istnieje, tak. jak ze złotym pociągiem. Inwestujesz w to, że znajdziesz jak złoty. Kupujemy pociąg. czasem nieruchomości, mhm. dostarczają nam dostawcy. Perwek. Ci Dostawcy, oni wiedzą, czego my potrzebujemy. I często się zdarza, że dostajemy telefon i ktoś mówi: Słuchaj, w łodzi na ulicy Bartoka jest bardzo fajne mieszkanie. Bardzo fajne, dobrze możesz na nim zarobić. Spełnia Twoje oczekiwania. Wchodzisz czy nie wchodzisz? I my często musimy podejmować decyzje niestety w ciemno. Ufamy tej osobie, która dzwoni do nas, tej temu dostawcy perełek. Mhm. On wie dokładnie, nie raz nie zawiódł nas i, i wchodzimy w ciemno. Bo wiemy, że to może być dobra transakcja. Mhm. Więc ym, niewykluczone, żebym się skusił na taką propozycję. Dalej, Wojtku, ale jesteś tak. Występujesz tutaj, ale jesteś rozpoznawalny przez ludzi. Jesteś jakimś tam mentorem. Wiele, wiele bardzo udanych inwestycji. Przeprowadziłeś, pokazujesz swoją twarz, swój wizerunek, inwestujesz swój czas, swoje pieniądze. I mówisz o Bogu, i mówisz o niebie w sposób otwarty. Nie przeszkadza ci to w pracy? Myślę, że nie. Myślę, że mnie to wspiera, a poza tym wszystkim dziękuję internautom, którzy piszą do mnie. I ja codziennie nie jest tego wiele, ale co najmniej jeden, dwa maile dostaję, gdzie sobie mówią: słuchaj. Nawet właśnie w ten sposób, że. Ja wiem, dlaczego zaczynam z sobą współpracę. Bo właśnie mi to odpowiada tak, jaki jesteś, to w jaki sposób mówisz, i to, co nam mówisz, bo to też jest ważne. To też jest ważne. To jest tak, że ja nikomu nie narzucam. My w pracy o tym nie rozmawiamy Rzadko. Nawet czasami mnie drażni, kiedy nasze gdzieś tam stoisko z moimi biznesowymi książkami jest i. I przeważają książki bliżej Boga być. Nawet wczoraj byłem na Uniwersytecie Łódzki, miałem tam wykład, była konferencja, były takie dni właśnie przedsiębiorczości, i też było stoisko z książkami, i tam widziałem, że więcej książek było wyłożonych bliżej Boga być niż zarabia na nieruchomościach. Podszedłem dyskretnie, pochowałem, zostawiłem jedną kubkę, żeby nie przesadzać. Ktoś nie chce, nie musimy na ten temat rozmawiać, ale są tacy, którzy jednak lubią na te tematy rozmawiać, dobrze się czują, i może dlatego, że właśnie czujemy się braćmi i siostrami. I że kiedyś przyjdzie nam życie. Ostatnie pytanie. Wojtku, wyobrażasz sobie niebo jako pewną rodzaju inwestycję. Teraz tak, jeżeli myślisz o inwestycji, to muszą być jakieś kryteria, które muszą być spełnione, żeby dana inwestycja miała sens. Tak? Jeżeli myślisz o niebie, to też wyobrażasz sobie, że żeby zainwestować swój czas, swój wizerunek, swoje pieniądze, swoje zaangażowanie emocjonalne, musisz mieć jakieś twarde kryteria, na których się opierasz, że niebo jest. Jakie masz dowody na to, że że to w ogóle nie jest jedną wielką bójdą? Dla mnie podstawą jest Pismo Święte. Pismo Święte nie jest bajką, nie jest fikcją. Jest to Słowo Boże przekazane nam, ludziom tu na ziemi. I podejrzewam, że dzisiaj to w każdym domu jest Pismo Święte, chociaż może nie zawsze doceniane. Jeżeli Pismo Święte jest zapisane przez Boga, bo tak wszyscy przyjęliśmy, jeżeli ono niesie niesamowitą wiedzę i przesłanie, jeżeli przyjmujemy, że Jezus Chrystus był i żył, a historycy mówią, że był i żył, a ja wierzę, że jest naszym zbawicielem, który został tu opisany, że przyjdzie, że zbawi nas, że będziemy mogli z nim być, to jeżeli miałbym to podważyć, to musiałbym podważyć, że to jest bójda, że to jest bajka, a ja nie mogę tego zrobić, bo naukowcy dowiedli, że Pismo Święte zostało napisane w bardzo dawnych czasach, że nie zmieniło się do dzisiaj, a ja wierzę, że zostało napisane przez natchnionych ludzi. Więc to jest dla mnie wskazówka. Jeśli to chowa mi tego nie ma, dla mnie życie staje się bez sensu. Walczymy tu na ziemi, potem umieramy, idziemy do piachu. Ja tak nie chcę. Nie? Wierzę i podstawy swoje opieram na piśmie świętym. To był Wojtek Orzechowski. No, Bardzo dziękuję. dziękuję. Gospodarz, organizator tych programów. Porozmawialiśmy troszeczkę ze sfery biznesu, o tym, czy jest niebo, czy to ma sens, czy warto w to wchodzić, czy warto w to inwestować. Spróbujmy zastanowić się, jak to jest, kiedy całe życie poświęca się studiowaniu Biblii, byciu w środku, byciu w centrum tematu nieba. Zaproszę na to miejsce na mojego drugiego przyjaciela, Marka Micyka, teologa, Pedagoga, niech powie od strony osoby, która całe swoje życie spędza przed kartami Pisma Świętego. Witaj, Marku, dzięki, że poświęciłeś czas. No, troszeczkę przesadziłeś z tym całym życiem, ale na pewno całe moje życie zmieniło się przez Pismo Święte. O, to ciekawe. Powiesz coś o tym? Powiem. Marek Micyk, zostawiam Was z Wami. Witam bardzo serdecznie. Um, uwielbiam opowiadać o tym, jak Pan Bóg zmienił moje życie. I chociaż dzisiaj o budowaniu mieszkań, to zacznę od czegoś innego. Tak jak apostoł Paweł zawsze opowiadał o tym, zanim jakąkolwiek dalszą teologiczną o niebie czy o czymkolwiek zaczynał mówić, to mówił o tym, kiedyś byłem prześladowcą kościoła, a później spotkałem Jezusa w moim życiu i on to moje życie całkowicie zmienił. Ja większość moich historii, moich rozważań zaczynam od tego, że kiedyś byłem łobuzem, a później spotkałem Jezusa na mojej drodze i On mnie zmienił. Mówiąc o tym, że byłem obuzem, nie chodzi o to, żeby zwrócić uwagę, o jaki e, to człowiek, który takie e, rzeczy osiągnął, tak się potrafił zmienić. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Chciałem zwrócić uwagę na tego, który mnie zmienił. Ja wiem, dokąd ja zmierzałem i w, trudno mi sobie wyobrazić, gdzie byłbym dzisiaj. Na pewno w żadnym dobrym miejscu, gdyby nie to, że na mojej drodze pojawił się Jezus. Łobuz to takie bardzo łagodne określenie. W kolejnym uproszczeniu łumy dealer. Rozumiem ludzi, którzy biorą, korzystają, używają, ponieważ życie potrafi być szare. Ja już kiedyś o tym wspominałem, ale tak jak mówiłem, to jest pewnego rodzaju moja geneza. I zmierzając do tego niebo, trudno mi nie powiedzieć o tym dlaczego. Zatem ludzie kolorują to życie, czegoś szukają, znajdują przynajmniej jakieś chwilowe ukojenie. To, że później jest jeszcze gorzej, to inna sprawa, ale przynajmniej na chwilę zapominają o wszystkim. Na chwilę jest jakiś tam lot. Naprawdę to rozumiem. I wtedy na mojej drodze, kiedy życie zmierza gdzieś tam coraz niżej i niżej, coraz więcej mułu, i już nawet to kolorowanie życia nie pomaga, wtedy pojawia się. Pan Jezus, nie w jakiejś postaci świetlistej, ale pojawia się pismo święte, które zaczynam w desperacji czytać. I czytam w tym piśmie świętym o Panu Jezusie, który przyszedł na ten świat i mówi: Mam swoje królestwo, a to królestwo jest nie z tego świata. I opowiada, jakie jest to królestwo. I ja czytam cały czas pod wpływem tych wszystkich środków, które działały na mnie w tą stronę, ale pojawia się inna siła, która zaczyna działać na mnie w tą stronę. I czytam o tym królestwie. I myślę sobie, jeżeli takie królestwo istnieje, to ja chcę tam być. I od wszystkich substancji i środków, które w moim życiu spróbowałem i które do tego stopnia mnie nie woliły, że szkoła nie miała znaczenia, sprawy domowe nie miały znaczenia, ekonomiczne, nic nie miało znaczenia, tylko to, żeby znowu poczuć się na haju. To było najważniejsze. I nagle pojawia się coś mocniejszego. Nagle pojawia się przesłanie o Bożym Królestwie. Jezus mówi, zapraszam Cię do tego Królestwa. I nagle cała moja uwaga zaczyna się kierować w tą stronę. Może ja taki w życiu byłem, że zawsze wchodziłem na całego. Jak coś się pojawiało, to cały tam byłem. I dlatego, kiedy pojawiło się Boże Królestwo i ta nowa, niezwykła idea miejsca realnego, nie jakieś chmurki i harfy, bo to jest bardzo kluczowe. I to, co przed chwilą Wojtek mówił i, i cytował fragmenty Pisma Świętego, normalne miejsce, normalne miejsce, gdzie ludzie będą żyć. Tak jak no to jest to, gdzie my żyjemy, czasem jest nienormalne, bo tutaj ludzie chorują, umierają. My się do tego trochę przyzwyczailiśmy, ale to nie jest normalne. Ale tamto miejsce jest prawdziwe. I myślę sobie, chcę tam być. Zacząłem czytać Pismo Święte. To był faktycznie czas, kiedy bez przerwy je czytałem, bo tak bardzo mnie to interesowało i wszystko chciałem wiedzieć. Poszedłem studiować teologię. Życie cały czas się zmienia, cały czas kolejne odkrycia, kolejne decyzje, które sprawiają, że to życie się prostuje. I pamiętam taki moment. Ja pochodzę z Katowic, a później studiując teologię, mieszkałem w Warszawie. I odwiedzałem kogoś, kto mieszkał na wysokim piętrze. Panorama Warszawy, kolejne żurawie, jeden obok drugiego, jeden na drugim, które budują kolejne wieżowce, kolejne inwestycje deweloperów, którzy jeszcze nie wybudowali tego mieszkania, a już sprzedają te mieszkania. Więc to też jest też jakiś sposób porównanie, że nieraz inwestujemy w rzeczy, których nie widzimy, ale to zależy, czy możemy komuś zaufać. I pamiętam, jak patrzę właśnie na tę panoramę Warszawy. I, I słyszę głos, który, który gdzieś tam szepcze z jednej strony i mówi a ty ile masz metrów kwadratowych? Cię, jak się na tych billboardach pojawiały się reklamy, ile tutaj kosztuje metr kwadratowy, a jakie u nas są mieszkania i za, za ile u nas możesz kupić. I tak chwilę pamiętam jak kalkulowałem, jakbym tak zebrał wszystko co mam i jakbym zainwestował no to, jakbym wstawił łóżko i szafkę, to byłoby na tyle. Może. To i tak wszystko było w teorii, bo, bo ja nie miałem żadnego metra kwadratowego, a ten głos się mnie pyta, ile tych metrów kwadratowych masz. I tak mi się trochę zrobiło przykro. Biegam z tą Biblią, czytam ją <grych> i nie ma żadnego metra kwadratowego. Ale jak w takich momentach. Kiedy ciemne myśli się pojawiają, zawsze można liczyć na ten drugi głos, który rozjaśnia takie momenty. I ten drugi głos przypomina mi fragment z Pisma Świętego z Ewangelii Jana. To jest jeden z takich klasyków, takich ulubionych, takich, który pierwszy się nauczyłem na pamięć. Kiedy pan Jezus do swoich uczniów mówi: Nie martwcie się, idę, odchodzę z tego miejsca, z tej ziemi, żeby przygotować wam mieszkania to jest ewangelia Jana 14 rozdział tam zaraz od samego początku żeby przygotować wam mieszkania miejsca gdzie będziecie mieszkać i kiedy pewnego dnia przyjdę do was po was to zabiorę was tam gdzie to miejsce jest przygotowane te mieszkania Ten jeden głos się pytał ile tych metrów masz a drugi mówi spokojnie jest ktoś kto przygotowuje dla ciebie mieszkanie Powiem wam że odkąd zacząłem ufać Pismu Świętemu to, to życie naprawdę się zmienia prostuje ten Bóg, ja już w niego nie muszę wierzyć, bo ja wiem, że on jest, jest obok, prowadzi, mówi. To jest realne życie dzisiaj i realne niebo kiedyś. Ale bardzo ważna sprawa, na którą chciałem zwrócić uwagę, bo nieraz mówimy o tym niebie, jesteśmy gotowi opowiadać o szczegółach, to co z Pisma Świętego wiemy, jakie to niebo będzie. I tyle ludzi wybiera się do tego nieba. Ale nieraz potrafimy przegapić to, co jest w tym najważniejsze. Tego, który jest w tym najważniejszym. Bo tak naprawdę nie chodzi o niebo, ale chodzi o osobę, o osobę Jezusa. To może przypominać taką sytuację, kiedy młoda dziewczyna, może nie młoda, bo to może się zdarzyć w każdym wieku, zakochuje się w chłopaku. No właśnie, tak jej się wydawało, że się zakochała, bo tak bardzo jej się spodobał ten samochód, którym on zawsze po nią przyjeżdżał. Taki fajny, no po prostu się świecił z każdej strony. Czasem się zdarzają takie fajne samochody, że jak tak człowiek spojrzy, to mówi, ale ładny, nie. I ta dziewczyna tak patrzy i mówi, jaki ładny ten samochód, i nagle ten chłopak jest tylko dodatkiem do tego samochodu, bo jej się tak bardzo ten samochód podoba. I nie mamy zbyt dobrego zdania o dziewczynach, które robią w ten sposób. Być może chłopaki też mają ten sposób działania i myślenia, i nie jest to tylko właściwe dla dziewczyn, ale. Wiecie, tak możemy my wyglądać, kiedy zaczynamy mówić o niebie, się do tego nieba wybierać i tam już meblować wszystko, a pomijamy w tym tego, który do nas do tego nieba zaprasza. I y, naprawdę, niezręcznie jest się zakochiwać w tym samochodzie, kiedy nie zakochamy się w tym, do kogo ten samochód należy. A łatwo jest się zakochać w Jezusie. Y, ja cały czas y, poznaję go. Nigdy mnie nie zawiódł. Zawsze znajduje rozwiązanie, nieraz czeka do ostatniej chwili, ale zawsze wyciąga swoją rękę i zawsze do niego należy ostatnie słowo. To nie jest Jezus jak z obrazka, który jest gdzieś tam zapaczony w przestrzeń kosmiczną. Nie, to jest taki Jezus. Tak przyjazny, radosny, uśmiechnięty i życzliwy, że kiedy pomyślicie o swoim najlepszym przyjacielu, przyjaciółce, rodzicach i wszystkich razem życzliwych osobach w waszym życiu, wziętych, to i tak blado to wygląda przy osobie Jezusa. Nie jesteście jak jedna osoba z tych tysięcy gdzieś tam znajomych na Facebooku, ale jesteście dla Niego jak ta najważniejsza. I niebo jest tylko naprawdę dobrym dodatkiem. Do przyjaźnienia się z kimś, kto jest naprawdę niezwykły, zna nas tak dobrze, jak my sami siebie nie znamy, i mówi: Lubię Cię, człowieku. Jak ten głos, który ja kiedyś usłyszałem z Pisma Świętego, zapraszam Cię do Królestwa. Ten głos dzisiaj kierowany jest do każdego człowieka, bo Pismo Święte nie zmieniło swojego przekazu. Pan Jezus mówi: Przygotowuję te miejsca i jest tam miejsce też dla Ciebie. Ale to jest tylko dodatek. Zaprzyjaźnić się z Nim, to jest różnica, która naprawdę zmienia życie kompletnie. I nie chodzi o harfy, chmurki. Nie takie jest niebo. Niebo jest realnym, pięknym miejscem, gdzie będzie można pogadać, gdzie czas się nie będzie kończył. To jest też bardzo dobre w niebie. No właśnie, Marek Wam trochę o tym powiedział i wyobrażacie sobie, że siedzicie teraz przed ekranami swoich telewizorów bądź komputerów, laptopów i wpatrujecie się w osoby, które robią wszystko, żeby Was przekonać, że niebo istnieje, że warto tam być, że chrześcijaństwo jest super. Ale jak pomyśleć na chłopski rozum, Marku, sporo przeszedłeś, zanim zostałeś chrześcijaninem, zanim uwierzyłeś w niebo i jak się pomyśli o całym twoim życiu w przeszłości, bądź ludzi wielu po prostu młodych, którzy żyje w ten sposób, że fajnie jest wyskoczyć na imprezę, że fajnie jest gdzieś tam się upić, że fajnie jest spędzić dobrze czas, że fajnie jest pojeździć szybciej samochodem, że fajnie jest mieć dobry samochód, że fajnie jest wyglądać lepiej niż sąsiad obok, to jak sobie pomyśli o niebie, to no tak, będzie harfa, będzie można latać. Na yy... skąd wiesz, że będzie harfa? No trzeba będzie śpiewać całą wieczność, tak? Yy, I wielbić Boga. Yy, no to w sumie jest słabo, nie? W sensie takim, że, yy, że nudno. Nawet jeżeli wyjedziesz na wakacje, na przykład, i sobie polecisz na Bali gdzieś tam, czy gdzieś na Kanary, nigdy tam nie byłem. Ale wyobrażam sobie, że jak sobie poleżysz tam jeden dzień, drugi, jest rewelacyjnie. Mm. Trzeci dzień, czwarty jest nieźle. Ale już tak po tygodniu zaczynacie swędzić w różnych miejscach. Że, że po prostu przychodzą pomysły do głowy, że można by zrobić to, 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 tamto i wrócić do tego pędu życia. A niebo przy tej perspektywie się wydaje tak, będę śpiewał, machał palmą i grał na harfie. Tomku, to, to co mówisz, to jest chyba takie bardzo klasyczne wyobrażenie nieba. Kiedy się spotyka pana przy budce, nie, i on tam próbuje złapać ostrość, jak, jak na nas patrzy. I my zaczynamy z nim rozmawiać. Ja uwielbiam mówić o, o tym Bożym Królestwie różnym osobom i w różnym stanie, y, w tej nieważkości, ale zdarza się spotkać tych, właśnie, ostrzy tą, y, tutaj, soczewkę. I mówi, nie, no, panie, takiego nie mam. ja tutaj już jestem w niebie, ja się do żadnego nieba nie wybieram. Y, nie takie jest niebo, właśnie, nie te harfy, nie jakieś y, nuda. I, I znowu, tak jak Pan Jezus jest osobą, y, Lepszą niż nasze wszelkie wyobrażenia, mimo że zadajemy sobie to pytanie, dlaczego te wszystkie nieszczęścia i tak dalej, to w ogóle inny temat. Natomiast jak patrzymy na osobę Pana Jezusa, kiedy On był na tej ziemi, kiedy chodził, rozmawiał z ludźmi, spotykał grzeszników, to On właśnie taki jest taki przyjazny, ciepły, taki, który no, do każdego wyciągnie rękę i ym, i tak jak jego osoba jest w naszej świadomości taka, jak w krzywym zwierciadle, albo czasem nawet jeszcze gorzej, tak samo i to niebo. Ono nie jest takie. Ono, Jak pomyślimy sobie o tym najlepszym miejscu i o wszystkich najlepszych miejscach, to Pismo Święte mówi to jest drugi list do pierwszy list do Koryntian, drugi rozdział, wiersz chyba ósmy, dziewiąty, że co nam na myśl nie przyszło, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Zatem, jak jesteśmy na tym Bali czy gdziekolwiek, też, też nie byłem, ale zdarza się, że jesteśmy w pięknych miejscach, w których chcielibyśmy zostać dłużej, trzeba wyjeżdżać. To jak te wszystkie miejsca weźmiemy razem, to i tak będą blado wyglądać przy tym niebie. To jest właśnie fajne, że można sobie wyobrazić coś, co przeżywamy w sposób najpełniejszy, najszczęśliwszy i sobie wyobrazić, jeżeli niebo ma tak wyglądać, to chyba chce tam być. Ale zanim zaproszę kolejnego przyjaciela, jeszcze jedno pytanie. Gdyby niebo miało nie istnieć, gdyby okazało się, że to wszystko okazuje się jednym wielkim fałszerstwem, że w sumie źle zrozumieliśmy Biblię, że no, przyjmijmy, że nieba nie ma. To mam do Ciebie pytanie. Jako teologa, jako człowieka, któremu odmieniło się życie, kiedy spotkał w swoim życiu Boga. Czy życie, jakie prowadzisz, warte byłoby przeżycia, gdyby nieba nie było? Jest to pytanie z gatunku tych gdybających, bo tak jak mówiłem, że ja nie muszę w Boga wierzyć, bo ja wiem, że On jest, prowadzi mnie w tak wielu momentach i widzę Jego działanie tak samo z tym niebem. No, no trudno mi to sobie nawet wyobrazić, jakby to było, gdyby nieba nie było, bo ja wiem, że Ono jest. Mhm. Zatem nawet trudno mi będzie w tym momencie odpowiedzieć na to pytanie. Dla mnie osobiście to niebo było pierwszym elementem, który mnie przyciągnął i zwrócił moją uwagę na Boga. Natomiast dzisiaj jestem pewien, że to jest tylko dobry dodatek. I nie wiem, co by było gdyby. Natomiast wiem, że każda Boża obietnica jest pewna. I... I to, Tomku, ja, ja nie odpowiem w, w ten sposób, że a, i, tak bym, i tak bym szedł za Bogiem, bo, y, bo mi jest trudno tutaj gdybać, bo ja wiem, że to niebo jest. Ja postawiłem na tą kartę tak całkowicie y, i, i ja całym moim życiem. Po prostu to, to jest dla mnie taka pewna sprawa jak to, że my tutaj teraz stoimy i rozmawiamy, a, a widzowie są po drugiej stronie i, i też się chcą wybrać do Bożego Królestwa, bo... Ludzie chcą tam być, ale i tak najlepszy w tym wszystkim jest Jezus. Marek Micyk, mega pozytywny człowiek, bardzo dziękujemy. Teolog, pedagog. Moi drodzy, dlaczego to pytanie? Część z nas może się zastanawiać, czy Pan Bóg jest nam potrzebny po to, żeby być zbawionym, żeby być w niebie, że traktujemy Go instrumentalnie. Będziemy to pytanie jeszcze Wam zadawać. Zastanawiajcie się, dlatego, że ten program nie jest monologiem, nie jest naszą formą przekonywania Was do tego, w co wierzymy, Mówimy, dzielimy się, natomiast pozostajemy otwarci również na te trudne pytania, które staram się z odmętów mojego umysłu wydobyć, żeby zadać je rozmówcom. Natomiast Zaraz, jak skończy się program, jeszcze mamy dwóch moich kolegów, którzy będą tutaj występowali, dzielili się swoimi doświadczeniami. Bądźcie pewni, że macie przygotowanie, pytania, które możecie zadać tutaj, również te trudne. Będziemy je odczytywać i będziemy je próbowali na wizji zmierzyć się z nimi. Ogląda nas teraz ponad 200 osób, także cieszę się, że jesteście z nami. A teraz nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić mojego kolejnego przyjaciela. Jest nim Maciek. Maciek jest inżynierem, więc mieliśmy inwestora. Mieliśmy osobę, która jest teologiem i pedagogiem, a teraz czas na człowieka, który posługuje się umysłem. Liczy. Tam cię też zajmuje się umysłem. logiką. Tak, okej. Okay, może powstać <laughs> ciekawy kontrast, że ci, którzy występowali wcześniej, wcale umysłem się nie posługują. Ale ten człowiek zużywa najwięcej energii na myślenie, bo jest inżynierem, projektuje. Jak w świecie logiki? W świecie, kiedy lewa musi się zgadzać z prawą, kiedy KP musi się zgadzać z KW, kiedy bilans musi się równać po obu stronach, jak uchwycić Boga, w którym, którego wiara kłóci się często z logiką mhm. i twoje wyobrażenie całkowicie nielogicznego nieba. No właśnie, to jest, to jest bardzo dobre pytanie, które Tomek zadał. Często wydaje nam się, że wiara jest Sprzeczna z tym, co tutaj. Z tym, co takie namacalne, co widzimy, co możemy sobie wyliczyć. Ale jak popatrzymy sobie na to, co jest w Biblii zapisane, jak doświadczamy tego życia z Bogiem, to okazuje się, że nie ma nic bardziej realnego w tym świecie, jak to wszystko, co Pan Bóg daje. To nie potrzebuję tak naprawdę przytaczać jakichś dowodów naukowych, bo jedni naukowcy mówią. To, co mówi Biblia, drudzy negują to wszystko. Najważniejsze jest też to, żeby mieć własny kontakt z Panem Bogiem. Mówimy o niebie, o tym, że będziemy tam mieli mieszkania, że to wszystko nam Pan Bóg przygotowuje, ale zanim się tam dostaniemy, zanim przyjdzie Pan Jezus i weźmie nas do nieba, to często musimy się zmierzyć właśnie z problemami, które są tutaj, teraz i nie potrafimy sobie czasem z tym poradzić. Nie wiemy jak to wszystko rozgryźć, jak podołać tym pewnym sprawom. Chciałem się podzielić takim pewnym doświadczeniem akurat, które przytrafiło mi się. Akurat wtedy byłem studentem, studiowałem energetykę i mieliśmy taki główny przedmiot, który nazywał się termodynamika. Uwielbiałem ten przedmiot, naprawdę. No, jak to mówią, miłość mojego życia. I muszę przyznać, że to, była jedna, to był jeden z najlepszych przedmiotów, które miałem na studiach. Uczyłem się pilnie, wiedziałem, że będzie bardzo ciężko to zdać. Niemniej jednak naprawdę miałem jakieś osiągnięcia i spokojnie udało mi się zaliczyć i ćwiczenia, i laboratoria. I tak na pewniaka, jak to mówią, szedłem na egzamin teoretyczny. I na tym egzaminie teoretycznym byłem naprawdę bardzo dobrej myśli. Spodziewałem się, że moje przygotowanie jest Niezawodne, że to wszystko, ta cała wiedza, jaką zdobyłem, naprawdę da mi sukces. Oczywiście modliłem się, prosiłem Pana Boga o to, żeby mi pobłogosławił, więc wesoły, radosny i naprawdę z takim wielkim optymizmem szedłem akurat na egzamin. I w pewnym momencie, kiedy już tak wyszedłem z tej sali, zadowolony z tego wszystkiego, co napisałem, okazuje się, że nie zdałem. I myślałem sobie, no Panie Boże, jak to jest możliwe? Wcześniej pomagałem moim kolegom, koleżankom przygotować się do tego egzaminu, a teraz część z nich zdała, a ja nie zdałem. Pomyślałem sobie, najprawdopodobniej jest jeszcze coś, co muszę podszlifować. Jakieś zagadnienia, które muszę poznać, zgłębić, wykuć, rozpoznać. Tak też zrobiłem. Modliłem się jeszcze więcej, działałem, uczyłem się nieprawdopodobnie ciężko. Poszedłem na pierwszy termin egzaminu i ku mojemu przerażeniu, kiedy przyszły wyniki, okazało się, że znowu nie zdałem. Naprawdę nie wiedziałem co z tym fantem zrobić. Nie wiedziałem co o tym wszystkim myśleć. Trzymamy się Pana Boga, modlimy się, działamy w najlepszy sposób jak tylko potrafimy, a wydaje się, że on nie wysłuchuje naszych modlitw. Że on nie działa. No ale nie poddawałem się. I tak uczyłem się, działałem dalej w tym kierunku, żeby zaliczyć ten egzamin i że pięć razy nie zdałem tego egzaminu. I naprawdę już byłem zrozpaczony. I nie wiedziałem, co z tym fantem zrobić. Nie wiedziałem. Padłem na kolana i powiedziałem, no Boże, no to co ja mam takiego zrobić? Dlaczego nie dajesz mi sukcesu? Dlaczego pomagałem kolegom, koleżankom, a tutaj... Oni zdają, a ja nie mogę zdać. Chociaż się uczyłem, chociaż nie ściągałem, chociaż naprawdę sumiennie i uczciwie podszedłem do tematu. No i niestety, jakoż był to główny przedmiot, nie mogłem wziąć poprawki. Musiałem po prostu odejść ze studiów. Jeszcze profesor kiedyś powiedział mi tak, poszedłem do niego zapytać, co takiego jest, że ja nie mogę zdać tego egzaminu. On pokazał mi kartkę i powiedział: proszę pana. Ktoś, kto popełnia takie błędy, nie zasługuje na miano inżyniera. To naprawdę zmroziło mi krew w żyłach i nie wiedziałem już, co mam z tym fantem zrobić. Przeraziłem się i powiedziałem sobie: No trudno, trzeba w takim razie sobie życie jakoś inaczej ułożyć. Miałem już pewne plany, pomyślałem sobie: Dobra, to może pójdę na geografię, zawsze mnie interesowała. Potem jeszcze też myślałem, jak Wojtek, akurat o ekonomii, ale w pewnym momencie dostaję telefon od koleżanki. Od koleżanki z uczelni i ona mówi, wiesz co, jest kilka osób w podobnej sytuacji jak ty, które nie mogły zdać tego egzaminu, i ubagaliśmy dziekana, aby pozwolił nam no, takim awansem zrobić ten, ten przedmiot. Ponieważ studiujemy po angielsku i nie ma rocznika za nami, więc de facto dla nas to jest dwa lata straty. Pomyślałem sobie, no, jest to jakaś odpowiedź ze strony Pana Boga chyba na moje, na moje błagania i prośby. Powiedziałem: Dobra, zapłaciłem pieniądze, które trzeba było uiścić za warunek, i przez kolejny semestr uczyłem się tego przedmiotu jeszcze ciężej. Po pierwszym kolokwium wykładowca podszedł do mnie i powiedział: Widzę, że znasz ten przedmiot naprawdę świetnie. Dostałeś piątkę, jesteś najaktywniejszy na zajęciach. Chciałbym już teraz postawić ci piątkę, ale nie mogę. Muszę. No, wymagam od Ciebie tego, żebyś napisał jeszcze drugie kolokwium pod koniec semestru i wtedy będę mógł dać Ci końcową ocenę. I wiedziałem, że jest to jedyna szansa, żeby zdać ten przedmiot, ponieważ osoba, która zaliczy ćwiczenia na piątkę, nie musi podchodzić do teorii. Modliłem się, pracowałem ciężko i dostałem. Dostałem piątkę z ćwiczeń. I wtedy poszedłem do mojego właśnie profesora, który prowadził ten przedmiot, daję mu indeks i on tak patrzy na mnie i mówi... Jak to jest, że w poprzednim semestrze pan nie mógł zaliczyć tego przedmiotu, a teraz przychodzi pan z indeksem i mówi pan, że chce dostać piątkę? Powiedziałem mu, wie pan, to jest łaska Boża. On się uśmiechnął z takim przekąsem i powiedział, tak, łaska Boża. Ale to była łaska Boża. Tylko ja wtedy jeszcze tego nie widziałem. Ponieważ okazało się, że w kolejnych semestrach termodynamika była jeszcze bardziej zaawansowana. I wszystkie osoby, które tak łatwo zdały ten przedmiot. Wiecie, znacie tą dobrze zasadę: zakuć zdać, zapomnieć albo pomóc sobie ściągami. Więc osoby, które akurat w taki sposób podeszły do tego przedmiotu, dostały zaliczenie, potem miały niesamowite problemy, żeby przypomnieć sobie czego się wcześniej uczyli, żeby zrozumieć to wszystko, co było jeszcze bardziej zaawansowane. A ja wtedy dopiero zobaczyłem, jak wielkim błogosławieństwem od Boga było to, że ja musiałem kolejny semestr spędzić, aby jeszcze bardziej to zgłębić. To była taka naprawdę niesamowita dla mnie nauczka, że to, co się nam często wydaje, iż jest naszą porażką, iż Bóg się gdzieś tam odwrócił, zapomniał o nas, to czasem może się okazać. Być największym sukcesem w naszym życiu, tylko potrzebujemy tej dobrej perspektywy. I o tej dobrej perspektywie często zapominamy. Jeden z moich ulubionych fragmentów Biblii jest zapisany w Ewangelii Jana w 14 rozdziale i będę czytał od początku. Pan Jezus powiedział tak: Niechaj się nie trworzy serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca Mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, by byłbym wam powiedział. Idę przygotować Wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie, abyście gdzie ja jestem i Wy byli. Te słowa dają naprawdę wielką nadzieję. Nie tylko na to, że Pan Jezus jest w każdej chwili z nami, że jest obok nas, wspiera nas w każdych trudnych sytuacjach, jest i w chwilach radosnych, i w tych beznadziejnych, ale On także mówi: Ja mam dla Ciebie miejsce. Ja mam dla Ciebie. I teraz możecie sobie wyobrazić M1, M2, M3, M4, bądź więcej, ile sobie zamarzycie. I to wszystko w niebie. Czy będą mieszkania? Będą. Jezus o tym mówi. Co więcej, nie będzie wynajmowania mieszkań. Każdy tam ma swoje miejsce, które Jezus przygotował. Marek sprzedał mi przed programem taki, taką ciekawą myśl. Patrząc choćby na to, w ile dni stworzył Pan Bóg świat? Sześć dni. A patrząc na to, że no, przygotowuje to miejsce dla nas, prawda, w niebie już 2000 lat, to jakie wspaniałe miejsce to będzie musiało być do życia? Ja chcę tam być. Dzięki Maczku za Twoje doświadczenie. Dzięki. Niebo jestem pewien, jest miejscem, w którym zdaje się termodynamikę. Na 100%. Myślę, że jak kiedyś się tam spotkamy, a taką mam nadzieję, to będziesz mógł powiedzieć o tym najwięcej z nas wszystkich. E, Maczku, ale mam do Ciebie pytanie. Mhm. Jesteś młodym człowiekiem, nie ubliżając wam, panowie, wyglądasz tutaj najmłodziej. Nie masz takiego poczucia, że no, życie idzie naprzód, do pewnych lat swojej młodości już nigdy nie wrócisz. I teraz jest ten moment, kiedy należy szaleć, kiedy należy się cieszyć kiedy należy korzystać z życia w sposób taki, może nawet trochę szalony, trochę ekstrawagancki, trochę tak na granicy tego, czego można, czego nie można. Nie masz tego poczucia, że coś ci omija? No to pytanie niejedna osoba mi zadawała. Faktycznie jest taka pokusa, aby powiedzieć sobie, co, wierzyć temu właśnie, co tutaj mhm. ludzie spisali x lat temu. Dzisiaj mam XXI wiek. Dajmy sobie temu spokój. Ale Marek dobrze powiedział. Jezus jest realny. I jeśli o Nim będziemy zapominać, a karmić się właśnie na przykład wizją nieba, czegokolwiek innego, to łatwo jest rzucić to i powiedzieć, co tam, życie jest jedno. Trzeba szaleć. Wiesz co, bo rozmawiałem z kilkoma młodymi osobami, które mi mówiły tak. Łotr to miał fajnie, bo on sobie powiedział przed śmiercią, Panie Jezu... Wspomina mnie, jak wejdziesz do królestwa swego i miał wykasowane wszystkie swoje grzechy, które dotychczas popełnił. Okay? A teraz masz siebie, człowieka, który od młodości swojej, tak jak jesteś młody i przestrzega wszystkiego, czego jest napisane, i wszyscy, koło to dba, i oczywiście korzystać z tego, z wiary, z nadziei, ale jakby omijacie dużo rozrywek i życia, którego nigdy nie dotkniesz, bo wiesz, fajnie jest powiedzieć na przykład, o, to, jest, to, co przeżyłem, było bardzo złe, nie róbcie tego, młodzi ludzie, nie wchodźcie tam. No dobra, ale byłeś tam, mhm. widziałeś, doświadczyłeś, dotknąłeś, yy, byłeś tam, a, a wielu młodych ludzi, yy, którzy spoglądają na ciebie, mówią, stary, Najpierw zbadaj trochę tamtego świata, żeby móc powiedzieć nam, że to jest, że to jest złe. Że dla młodych ludzi większym autorytetem jest ten ktoś, który był po drugiej stronie, tak jak Marek, powiedzmy, i może powiedzieć: OK, to jest złe. Nie masz takiego poczucia, że hmm, byłbyś lepszym chrześcijaninem. Jakbyś trochę pooglądał, pobył, pobawił się i był tam, gdzie, gdzie nie powinieneś być. To jest naprawdę dobry plan. Tak, ci powiedziałem. Niemniej jednak nigdy nie mam pewności że to, czego doświadczamy, to szaleństwo, że będziemy mogli z niego wyjść tak jak łotr. Pamiętam pewnego znajomego, który mieszkał w miejscowości obok, w Bieszczadach. Tam się wychowywałem. To był człowiek, który w dosyć młodym wieku zaczął, no, powiedzmy sobie, kosztować smaku życia, prawda? Zaczął pić, bawić się. Wszystko wydawało się spoko. Zawsze na początku jest wszystko pod kontrolą. Ale w pewnym momencie możemy się nie zorientować, nawet jak przekraczamy taką cienką granicę i wpadamy w alkoholizm. On akurat skończył tak, że pił alkohol na umór, siedząc na jednej z szyn torowiska. Mhm. Jechał akurat wtedy pociąg. Tam pociągi bardzo rzadko kursowały i ten człowiek nie miał szczęścia, bo ten pociąg go rozjechał. Więc my mówimy często wyszalej się, pewnie. Okej, okay, rozumiem. Ale z drugiej strony nigdy nie mamy gwarancji, że nie przejedzie nas samochód, bo byliśmy tak zalani, że go nie zauważyliśmy. Mhm. Albo, że nie wsiądziemy pod wpływem narkotyków do samochodu i nie narobimy jakiś głupot i nie spędzimy resztę życia w więzieniu. Nie ma takiej gwarancji. Natomiast życie z Jezusem, jakkolwiek czasem może się ludziom wydawać nudne, bo tobie nie, można, nie wolno tego robić i tamtego. Ja do tego inaczej podchodzę akurat. Ja nie chcę tego robić ze względu na Jezusa, bo to jest mój największy przyjaciel. To jest osoba, która oddała swoje życie, aby ja miał zbawienie, która zawsze przy mnie jest, nie zamieniłbym tego na nic innego. Ten pokój, który daje Bóg, jest bezcenny i żadne zabawy tego świata i żadne znajomości nie są w stanie tego dać, co Bóg daje, co pewność zbawienia. Maćku, dziękuję za Twoje doświadczenia, Dzięki, za Twoje dziękuję. słowa. No właśnie, nie warto kalkulować. Nie warto mówić sobie, a może pod koniec życia jeszcze zdążę się nawrócić i wszystko naprawić. Bo tak jak mówił Maciej, czasami po prostu można nie zdążyć. No właśnie, a co z osobami, które przez całe swoje życie popełniały błędy tak duże, że wylądowały w zakładzie karnym? Przed nami osoba, która na co dzień kontaktuje się z nimi, opiekuje, jest takim osobistym psychoterapeutem. Tytusie, zapraszam Cię serdecznie na to miejsce. Witam cię serdecznie. Tytus, powiedz, czy jest niebo dla ludzi, którzy spartolili równo całe swoje życie i de facto w tym bilansie uczynków dobrych i złych chyba nigdy nie wyjdą na tą stronę, że jednym, dwoma uczynkami przejdą do nieba. Bo już zrobili takiego bigosu w życiu, że nijak nie da się tego zbilansować. Jakie, je, czy jest niebo dla więźniów? Y ja myślę, że przede wszystkim dla takich ludzi jest niebo. O co chodzi? Faktycznie, tak jak Tomek wspomniał, to nie jest może moja codzienność, ale poświęcam jeden dzień w tygodniu na to, żeby pracować z więźniami w zakładzie karnym, w Goleniowie. To jest taki zakład no, trochę o podwyższonym rygorze, dlatego że to jest zakład dla recydywistów. No i tam faktycznie spotykam takich różnych ludzi. Myślę, że to, co dzisiaj będę opowiadał, to jest nawet głównie chyba ich doświadczenie bardziej niż moje, ale to jest coś absolutnie niesamowitego, kiedy spotykam ludzi właśnie w zakładzie karnym i to są ludzie, którzy, którzy coś w swoim życiu przeżyli. Najbardziej dla mnie takim ciekawym doświadczeniem jest, kiedy przychodzi do mnie po raz pierwszy taki więzień, taki naprawdę wielki, napakowany, który w łapie ma więcej niż ja w udzie i oni najczęściej na spotkania ze mną przychodzą, dlatego że oni tam jeszcze mogą spotkać innych więźniów i tam mogą powiedzieć, o słuchaj, przekaż tam grubemu, prawda, z trójki, że coś tam. I przekazują i załatwiają sobie często jakieś tam, wymieniają różne informacje. Ja dobrze wiem, że najczęściej tacy ludzie przychodzą yy, właśnie po to. Ale z drugiej strony, skoro już przychodzą, to muszą też słuchać tego, co ja do nich mówię. W związku z tym, kiedy siadamy sobie w kółku i zaczynam opowiadać o Jezusie Chrystusie, możecie sobie to tylko wyobrazić, jak to wygląda, kiedy, kiedy siedzi taki wielki potężny facet, który trzęsie całym więzieniem, który grypsuje, który buntuje się przeciwko wszystkiemu, a ja opowiadam o Jezusie Chrystusie i ten potężny, grypsujący facet ma łzy w oczach, bo okazuje się, że jest na tym świecie ktoś kto go kocha i kto ma dla niego przygotowane coś naprawdę niesamowitego. Yy. I później się okazuje, że te, ci ludzie, którzy, yy, którzy często przychodzili na początku po to, żeby jakiś tam interes załatwić, yy że przychodzą na kolejne spotkanie, kolejne, kolejne, że nagle, kiedy czekamy na strażnika więziennego, żeby, żeby ich zabrał, że oni już nie podchodzą do innych więźniów i nie mówią, żeby temu grubemu spod trójki coś załatwili, tylko naprawdę są zainteresowani Jezusem Chrystusem. To jest coś naprawdę pięknego. Ale jest jedna taka szczególna historia. Jest pewien... Jest pewien Więzień, który, się, który ma na imię Marcin. Marcin ma dożywocie, wcale nie za darmo. Kiedyś był królem satanistycznym. Myślę, że to jest coś, co człowiek może gdzieś sobie tylko wyobrazić, bo, bo kiedy. kiedy kiedy przychodzi na spotkanie o Panu Bogu, a z nim oczywiście musimy mieć indywidualnie, dlatego że on jest osadzony w tej celi dla szczególnie niebezpiecznych. Kiedy rozmawiam z Marcinem, kiedy daliśmy mu pierwszą Biblię, pierwszą Biblię całkowicie podarł. Podarł, wyrzucił, po prostu nie był w stanie znieść Pisma Świętego w swojej okolicy. Te spotkania z początku może i trudne, ale z każdym spotkaniem. Coraz lepsze i coraz lepsze. Kiedy, kiedy spotykam tego y, byłego króla satanistycznego, kiedy opowiadam mu o Jezusie Chrystusie, kiedy on zmienia swoje życie, kiedy on sobie uświadamia, y, jaki błąd wtedy popełnił. Kiedy uświadamia sobie, że tak naprawdę Pan Bóg nie ma dla niego nic dobrego, y, przepraszam, kiedy Szatan nie ma dla niego nic dobrego do zaoferowania. A tak naprawdę to właśnie Pan Bóg jest tym, który ma dla Niego wszystko. Jest taki niesamowity tekst, który, który bardzo lubię z Księgi Izajasza 55 rozdział. On może nie mówi o niebie, ale, yy, yy, ale nie mówi o Nim tylko wprost. A ten tekst mówi tak: że wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód, a którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Na koncie, tam trzeci werset, na koncie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczny przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Uważam jeden z takich naprawdę piękniejszych tekstów. Dlaczego? Dlatego, że mamy tekst, który mówi o tym, że to, co Pan Bóg ma dla nas do zaoferowania, jest po prostu za darmo. Wszystko to, zdaje się, kiedy z Marcinem rozmawiałem, on był przekonany, że szatan ma bardzo dużo do zaoferowania dla niego. Być może to nawet jest trochę odpowiedź na to, co, o co Tomek pytał Maczka. Dlatego, że szatan wydaje się ma całkiem sporo do zaoferowania. Świetne imprezy, fajne dziewczyny, szybkie samochody, szybki jakiś tam, szybki dopalacz, prawda, różnego rodzaju. Ale okazuje się, że cena tego wszystkiego jest naprawdę niesamowicie wysoka. I, i to, co ma dla nas Pan Bóg, to jest zbawienie, które jest po prostu za darmo. Nie na podstawie tego, że ktoś zrobił złe uczynki, a potem zrobił te dobre uczynki, te dobre zrównoważyły złe. Tylko na podstawie zwykłej, prostej wiary w Jezusa Chrystusa możemy osiągnąć niebo. To jest coś po prostu, po prostu fantastycznego. I nie mam wątpliwości, że niebo jest miejscem, w którym po prostu warto być. Oczywiście różni ludzie mają y, różny pogląd na to, jak to niebo musi wyglądać. No niektórzy mówią o tych harfach, y, niektórzy prawda, mówią o tym, że będziemy tam śpiewać przez całą wieczność, niektórzy mówią, o, będzie tam całe mnóstwo ludzi i ci ludzie y, to będziemy mogli sobie tak gadać i będzie tam całe mnóstwo zabawy i tak dalej, i tak dalej. Y, ale jest też w niebie coś, co osobiście mnie bardzo, bardzo pociąga. Kiedy też zresztą w księdze Izajasza w jedenastym rozdziale czytamy: I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z nieźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, i do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. I coś, co mnie naprawdę niesamowicie urzeka w niebie, kiedy myślę sobie o tej całej przyrodzie, na którą my dzisiaj patrzymy, która jest zdegenerowana, a Pan Bóg przywróci to, co było kiedyś. Kiedy. Będę mógł podejść do tygrysa i wytargać go za te jego kudły. I, i wiem, że, że on mi nie zrobi krzywdy. Kiedy będę mógł podejść do niedźwiedzia i wyściskać się z nim na niedźwiadka, y, i wiem, że on mi nic nie zrobi. Y, oczywiście można w całe mnóstwo jeszcze innych niesamowitych rzeczy wspominać. Tak jak mówię, tak jak Marek też powiedział. Y, Pan Bóg przygotował dla nas rzeczy, których nawet nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało. To są, to są te niesamowite rzeczy, których nie możemy sobie nawet wyobrazić. Ja chcę tam być. Wiemy, że tam będę, bo obiecał mi to mój Bóg. I wiem, że każdy z Was może tam być, bo ta obietnica dotyczy również Was. Jeżeli powiecie, Panie Boże, od tej pory chcę zostawić wszystko to, co oferuje szatan. I chcę iść za Tobą. To wierzę, że Pan Bóg do tego miejsca również i każdego z Was doprowadzi. Dziękuję Ci bardzo, Tytusie, za Twoje doświadczenie. Docierasz do środowisk, do których ja nie odważyłbym się wejść. E i chociażby dlatego, żeby spróbować sobie odpowiedzieć na to pytanie, od którego ja zacząłem, co z tym bilansem? E, jak to jest? To znaczy, chcesz, chcesz mi powiedzieć, że oni będą zbawieni, tak? No nie wszyscy. A którzy z nich? Już e, to... Czekaj, otworzę moją listę y, i zaraz ci podam nazwisko. <laughs> Czyli ty o tym decydujesz. A, a nie, jednak nie, widzisz. No ale okej, okay, żeby się znaleźć w więzieniu, trzeba trochę nabałaganić. Mhm. E, Rozumiem, że w Twoim życiu za dużo jakichś tam perturbacji nie było. Byłeś Oj, więziony? By, by. O, w więzieniu nie, chociaż no, okay. robiłem rzeczy, za które mógłbym trafić. Dobrze, no to może zdejmijmy Cię z wizji, <noise> jeszcze. Ale chodzi mi o jedną rzecz. Jeżeli ktoś nabałaganił i na bałaganiu w tak masywny sposób, że znalazł się w więzieniu, w związku z tym ma sporo grzechów na sumieniu. I. Wydaje mi się, że niebo jest dla ludzi dobrych, tak? Jak taka osoba może być zbawiona? To chyba jest trochę niesprawiedliwe, nie uważasz? No widzisz, pytanie, co to znaczy dobry? Bo kiedyś do Pana Jezusa ktoś przyszedł i powiedział nauczycielu dobre, a on mu mówi, Ja dobry jest tylko Bóg. No ale wiesz, o czym mówimy, że nie zabijam, tak, nie rozjeżdżam ludzi samochodem, generalnie jak się ale ktoś zdenerwuje jest, to bo nie bije. Jest taka historia, którą zresztą bardzo często więźniom przytaczam, bo z niej można mnóstwo niesamowitych historii, tak czy wniosków wyciągnąć. Historia Dawida i Batrzeby. Chyba nie mamy czasu, żeby opowiedzieć teraz całą tą historię, ale Dawid, który był dobrym królem, prawda, który cudzołożył z Batrzebą, która miała wtedy męża Uriasza. Kiedy zaszła w ciążę, to Dawid, tak w największym skrócie, kazał zamordować tego Uriasza. Później, później poślubił tą żonę, prawda, i wydawało się, że wszystko jest w porządku. Ale w pewnym momencie coś się stało, no bo przyszedł do niego prorok powiedział: Dawid. Ale to, co zrobiłeś, to było po prostu straszne. Kiedy Dawid uświadomił sobie, jak to się stało, co, co zrobił, to jego żałoba mhm. była nieporównywalna do czegokolwiek innego. Dawid nie szukał w tym wszystkim swojej sprawiedliwości. On nie powiedział, wow, Panie Boże, no faktycznie no, jestem mordercą, złodziejem, cudzołożnikiem, nie wiadomo, co tam jeszcze. No to Panie Boże, to teraz tak, połowę mojego majątku oddam na biednych, żeby jakoś to zbilansować. Postawię fajny nagrobek temu urjaszowi, zrobię z niego bohatera narodowego. Będę jeszcze do tego przez następny miesiąc chodził w Worze Pokutnym i tak dalej. On nie, nie próbował e, kalkulować, tylko powiedział, Panie Boże, mój grzech jest tak wielki, że no, ja nie jestem nie w stanie go z siebie zdjąć. Ale to czekaj, czekaj, czyli chcesz mi powiedzieć, że osoba, która jest ascetą, która całe życie nie korzystała, no nie wiem, na przykład o społeczność Amiszów w Stanach Zjednoczonych, ludzie, którzy się odgrodzili od społeczeństwa i są naprawdę święci, to nie będą oni mogą któryś z nich nie być zbawionymi? który z nich może nie być zbawiony? Ja powiem tak, dziękuję panu, Bogu, w niebie? dziękuję panu Bogu, że to on decyduje, a nie ja, bo ja bym chyba tak nie dał rady. Ale... Czyli nie warto być dobrym, bo w sumie, czy jesteś dobry, czy zły, to, to i tak de facto decyduje. No też mogę nabroić, trafić do więzienia i powiedzieć sobie, panie Boże, sorry, trochę mi się nie udało. No i jestem w niebie. To po co się tak zamęczać? Wiesz co, a to jest świetna rzecz, bo widzisz, kiedy decydujesz, żeby iść za Panem Bogiem, to ty się w ogóle nie męczysz. Ja... No, ale wszystkie te zasady i... Wiesz, ja w swoim Weź. życiu, podobnie jak Marek rzuciłem narkotyki, jeszcze tam papierosy rzucałem, alkohol i tak dalej, ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że ja w ogóle z tym nie walczyłem. Mm -hmm. Jak rzucałem palenie, to ja przez dwa tygodnie się modliłem i powiedziałem, panie Boże, niech to będzie mój ostatni. I położyłem się spać i rano się obudziłem całkowicie wolno od nałogu, tak jakby, jakbym nigdy nie zapalił papierosa. Rozumiesz, to są rzeczy, o których Pan Bóg potrafi. Mm -hmm. y kiedy oddajesz swoje życie Panu Bogu i mówisz, Panie Boże, on chcę i za Tobą, to On zmienia to życie. Ja nie mam kalkulacji, o, muszę robić to, muszę robić tamto. Nie, cały czas jest tylko, Panie Boże, ja chcę to dla Ciebie zrobić, bo Ty jesteś najlepszy. Czy można tak jak, tak jak ten, podałeś przykład tego Łotra na krzyżu, tylko wiesz, Łotr na krzyżu wyrzekł się wszystkiego, w co wierzył do tej pory. Jako Żyd, on nie mógł wierzyć w Jezusa Chrystusa, prawda, że On przyszedł jako Bóg mhm. i tak dalej, tak? bo nikt z uczonych w Piśmie go tego nie uczył. On wyrzekł się wszystkiego w to, co wierzył, żeby w pewnym momencie uznać, że to Jezus Chrystus jest tym Bogiem. Jeżeli ktoś potrafi to osiągnąć i przyznać, że to Jezus Chrystus jest Mesjaszem i że zbawienie jest tylko przez jego, przez jego uczynki, to wierzę, że, że taka osoba będzie zbawiona. Tytus. Dziękuję bardzo. I tym samym wyczerpaliśmy już skład wszystkich naszych przyjaciół. Przepraszam, że w tym roku w tym roku właściwie pod koniec tego roku mamy tylko samych mężczyzn. Nie oznacza to, że... Nie poprawimy się na przyszłość. Natomiast moi drodzy, ktokolwiek siedzi teraz za ekranem, macie tą lepszą sytuację, że możecie pisać i was nie widać i możecie czuć się komfortowo, siedzicie sobie w kapciach, siedzicie sobie w dresach, odpoczywacie z piątek wieczór i możecie napisać jakiekolwiek pytanie Wam przychodzi do głowy, na które odpowiem za kilka minut. Podsumowując ten panel rozmów, dyskusji, dzielenia się doświadczeniami, nieraz zastanawiamy się nad tym, dlaczego. Życie chrześcijańskie musi być tak trudne. Muszę uważać, żeby nie zrobić tego, tamtego, co zrobić, żeby dostać się do nieba. Czego nie robić, żeby się dostać do nieba? Czy jestem wystarczająco dobry? Czy z Bogiem mam odpowiednie relacje? Lubię to przerównywać do małżeństwa. Jeżeli kochasz swoją żonę i masz wyrzucić śmieci, to czy jest to dla ciebie jakimś ogromnym ciężarem? Pewne rzeczy robisz automatycznie, bo kogoś kochasz. I czasami życie w sposób, który jest blisko Boga. Nie polega na tym, że zastanawiasz się na tym, czy czegoś masz zrobić, czy czegoś masz nie zrobić. Tylko zastanawiasz się, czy to, co robisz, w jakiś sposób skrzywdzi twoją relację z Bogiem. Czy nie obrazisz kogoś swoim zachowaniem. Czy nie poczujesz... Tego, że to, co zrobiłeś, może sprawić przykrość drugiej osobie. Jeżeli wchodzisz w relację z Bogiem jak z przyjacielem, jak z powiernikiem, jak z kimś, kto zostaje, gdy wszyscy inni znikają, gdy wszyscy inni zawodzą, to możesz mieć swoje niebo już na ziemi. 10 minut przerwy i widzimy się z pytaniami z Waszej strony. Do zobaczenia. witamy z powrotem. Daliśmy Wam 10 minut, ale postanowiliśmy skrócić ten czas do 5 minut. Mam nadzieję, że zdążycie przyjść z kuchni, z innych pomieszczeń. I Rozpoczniemy ten nowy czas, czas pytań, czas dyskusji. Trochę się przeorganizowaliśmy, ale wciąż jesteśmy w tym samym składzie i zaczynamy czas, w którym Wy możecie zadawać pytania. Widzicie, nowe formy technologiczne dają nam takie możliwości, że możemy odpowiadać w czasie rzeczywistym na Wasze pytania. W związku z tym, cokolwiek napiszecie na Facebooku, pod tym co widzicie na ekranie, cokolwiek wpadnie Wam do głowy, co jest związane z dzisiejszym tematem, nawet jeżeli to będzie pytanie bardzo trudne, będziemy się starali na bieżąco z nimi mierzyć. I już czuję w swojej kieszeni wewnętrznej, że są pierwsze pytania, do których chcemy dzisiaj sięgnąć. I tak pierwsze pytanie, które zadał internauta, z którym będziemy się mierzyć, troszeczkę sięga do Ewangelii Mateusza i jest tam tekst zapisany następujący. Zaprawdę powiadam wam. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. I tutaj pytanie do tego tekstu brzmi następująco. Co to znaczy, że musimy się stać jak dzieci? Mamy naszych czterech gości. No i zachęcam do odpowiadania. Czy ktoś zna odpowiedź, ktoś chce się zmierzyć z tym pytaniem? Nie jest proste, no bo rzeczywiście, czy należy to rozumieć dosłownie, że mamy się znowu cofnąć tych kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat wstecz i to jest warunkiem zbawienia, czy, czy należy odpowiedzi szukać gdzie indziej? Jeżeli, jeżeli mogę, jest taka, e, taka historia, która myślę, że dobrze to obrazuje. E, historia jest autentyczna. E, pewnego chłopaka, którego tata jest dentystą. Um, Któregoś razu gdzieś tam po prostu biegając, no to taki trochę nasz plac zabaw to nie były takie, jak te, teraz są place zabaw profesjonalne. Nasz plac zabaw to były często y, tory kolejowe i tam okolice. No tak się bawiliśmy. I y, jeden z chłopaków po prostu któregoś razu to przewrócił się i na tych torach po prostu wybił z sobie kilka zębów. I taką miał całą zakrwawioną buzię. I wiecie, on tak z takimi łzami w oczach zbiera te ząbki i, i, I mówi, tatuś naprawi. <noise> no cóż, no, tatuś nie jest w stanie tego naprawić, yy, bo nie wstawi tych samych zębów. To zresztą chyba nawet jeszcze były mleczaki. Yy, ale, yy, ale popatrzcie, takie zwykłe dziecinne zaufanie, mm. że mój ojciec jest w stanie nawet zrobić takie, takie rzeczy. Yy, I to jest to nasze zaufanie, o którym mówimy, tak? Nasz Bóg powiedział: Jest niebo. A naszym zadaniem po prostu jest jemu zaufać i powiedzieć, skoro tak jest, no to tatuś naprawi i tam będziemy. Mm -hmm, mm -hmm. Czyli udało nam się wypuklić jedną cechę, które mają dzieci, która byłaby potrzebna. Rozumiem, że Tomasz Tytus na myśli, tak? tak? Że, żeby być w niebie, tak jak mówi, że królestwa niebieskiego nie osiągną ci, którzy. Nie staną się jak dzieci. To jest ta dziecięca zaufanie. Mhm. Czy o to chodzi? Mhm. Dziecięce no to jest zaufanie. To. Mhm. Dzieci sobie też przebaczają tak naturalnie. Tutaj się poszturchają, pobiją, a za chwilę są znowu kumple. Nie? Więc to też jest taka fajna cecha dzieci, która myślę, że jest kwalifikacją do Bożego Królestwa. No dobrze, a w praktyce? To znaczy, mamy się. No dobra, to będzie zbyt. Wielki truizm, żeby mówić o tym, że, że się przyglądamy dzieciom i obserwujemy, jak one się zachowują. Bo de facto, co jest tym, co z wiekiem tracimy, że przestajemy być jak dzieci? No, pewnie też jeszcze naturalność. Nie? Dzieci, dzieci są sobą. Dzieci powiedzą, co jest w domu, co mówi mama, co mówi tata. Nie? Czasem się rodzice mogą tego bać, bo dziecko jest naturalne, ono nie gra. I to też jest ważny element w naszej podróży do Bożego Królestwa. A teraz jesteś naturalny? Jak mówiłeś do kamery o swoim doświadczeniu? Byłeś z sobą? Yy, tak, tak, to jestem ja. Czasem no. trochę spokojniejszy. Yy, bardzo się ekscytuję, kiedy mówię o Bożym Królestwie, ale to jestem cały czas ja. Zauważcie, drodzy Państwo, że to. Ale starałem się. Starałem tak, się. Tak, było po marku. Widać, ja marka znam już parę lat, więc nie przejmujcie się, nie grał, nie udawał. Natomiast. Faktem jest, że jeżeli myślimy o swoich najszczęśliwszych momentach w życiu, to prawie każdy z nas, jeżeli wychował się w zdrowej rodzinie, to myśli o czasach dzieciństwa, czasach beztroski. Jakby ten czas był czasem, w którym byliśmy najszczęśliwsi, najspokojniejsi. Jak myślicie, znowu wracam do tego pytania, co się dzieje w wieku dorosłym, że przestajemy być jak dzieci? I co tracimy, skoro do tego mamy wrócić? Czy tylko. Zaufanie, tylko to. to, to naiwne zaufanie. Czy, czy jest coś jeszcze, czego nam w życiu brakuje? Panowie. Ja myślę, że my cały webinar moglibyśmy osobny poświęcić tylko temu zagadnieniu. Myślę, że myślę, że jako, jako dzieci czy chrześcijanin jako, jako, jako dziecko, myślę, że nie chodzi tutaj o, o naiwność, jaką na przykład dzieci, dzieci mają, prawda? ale z takich, z takich, wiecie, autentyczności, o jakich, o jakich mówimy, dziecko, dziecko nie myśli o pewnych rzeczach. Dla dziecka pewne rzeczy są po prostu mhm. oczywiste. Mam też takie wrażenie, że dzieci chyba trochę bardziej spoglądają na świat w taki czarno-biały sposób. Dla nich po prostu zło jest złe, a dobro jest dobre. Dopiero gdzieś później przychodzą może jakieś szarości. Ale, ale myślę, że dla nas też dobrze, żebyśmy, żebyśmy po prostu zamiast próbowali wynajdować jakieś tam, tak jak niektórzy próbują, sposoby, jak tutaj bez, gdzieś. Naciągnąć jakieś tam prawo, i tak dalej, po prostu żebyśmy nauczyli się nazywać, że coś jest dobre, a coś po prostu jest złe, i wyłącznie na podstawie tego, że po prostu tak Pan Bóg powiedział. Wojtku, ty już chyba dziobnąłeś czterdziestkę. Tak jak sobie. Dziabnąłem to. <gulare> <gulare> jak sobie pomyślisz wstecz, za czym tęsknisz z tego dzieciństwa najbardziej? Tak, za tym beztroskim życiem. Bez troskim, bo zawsze wiedziałem, że mogę biegać do późna pod blokiem i cokolwiek mi się nie stanie, to są rodzice. Wrócę do domu, będzie kolacja. Będzie. Można się spokojnie przespać, że domu będzie pilnował tato. I to. No, faktycznie to jest taka różnica, że. że faktycznie to, spokoj... to dzieci są spokojne. Oprócz tego, że tam miałem ze dwa takie wypadki, gdzie należałem się trochę w szpitalach i, i, i potem HCV przez 20 lat mnie prześladowało, mhm. to niemniej jednak y, może faktycznie jestem tym szczęśliwcem, że, 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 że taki pokój miałem i może, może za tym wracam. I tak sobie też, jak myślę sobie o niebie, to, to też tak sobie wyobrażam, że, że może mhm. za tym tęsknię. Drodzy no. państwo, jeżeli wyobrażamy sobie niebo, to kiedy mamy trudności naturalne z tym żeby sobie wyobrazić jak my będziemy się tam zachowywać co będziemy czuli to może warto pójść tym tropem że skoro mamy się stać jak dzieci w królestwie niebios to może właśnie takimi się tam staniemy i znów poczujemy to że ktoś czeka na nas z kolacją i że jest to ktoś kto nas bardzo kocha i znowu poczujemy to beztroskość myślę że dla tych uczuć warto tam być Drogi internauto, jeżeli masz pytanie dodatkowe do pytania, które zadałeś, nie wahaj się. Jeżeli czujesz, że odpowiedzieliśmy w sposób niepełny, czuj się komfortowo, żeby zadać dodatkowe pytanie. A my przechodzimy do pytania drugiego, które zadał nam internauta Michał. Bardzo dziękujemy za to pytanie. Skąd mogę mieć pewność, że znajdę się w niebie? No, właśnie, to pytanie rozbrzmiewa nieraz z Ambol, kiedy ksiądz albo z kazalnic, kiedy pastor zwraca się do osób, które siedzą i wsłuchują się w kazanie: Kto z was czuje się zbawiony? I jest moment zawahania. Co to oznacza? Czuć się zbawionym? Jaką mogę mieć pewność, że w niebie się znajdę? Trudne pytanie, no bo. Czy może ktoś nam na to pytanie odpowiedzieć już teraz? O ja tak, mogę. będę w niebie. No dawaj Wojtku. No więc y, już... Czy będę w niebie? Czy ty będziesz? No. Nie, ale mówimy o sobie, nie? A ty tu zbędzie? Y, nie, też o sobie mówimy. No. To znaczy chodzi Czyli o to, że... Czyli jesteś w stanie o sobie powiedzieć? O sobie jestem tak? w stanie powiedzieć z, z, ze względu na jedną rzecz. Mhm. Za chwilę powiem na jaką. Natomiast y, chyba błędem byłoby... Sądzić, kto, kto inny będzie. Nie? Bo tuż przed programem też troszeczkę tak humorystycznie podeszliśmy i był temat, no, czy Hitler będzie w niebie. Mhm. No i do końca nie mieliśmy pewności ze względu na to, że nie wiadomo, czy Hitler tuż przed śmiercią się nie nawrócił. Niektórzy mówią, że popełnił samobójstwo. Jeśli popełnił samobójstwo, to najprawdopodobniej chyba. Najprawdopodobniej, bo też nie mamy pewności w 100%. Naprawdę on się tam nie znajdzie. Jeśli może został zastrzelony albo w jakiś sposób inny zginął no to trudno powiedzieć, co było w jego sercu, w jego myślach, czy może nie żałował, czy może nie przepraszał Boga. Jak Przepraszam, sugerujesz, że Hitler może być w niebie? E, sugeruję, że... Czy, czy ja że... dobrze słyszę? Chciałbym tu zwrócić uwagę, żebyśmy nie oceniali innych, nie? Czyli chodzi o to, że ktoś powiedział tak fajnie, jak znajdziemy się w niebie, to okaże się, że są tam ci których nigdy, o których nigdy w życiu nie pomyślelibyśmy, że tam będą. No dobrze, ale jeżeli myślimy tych... o Łotrze na krzyżu wiszącym, który powiedział, Jezus, wspomnij na mnie, jeżeli Hitler by powiedział to samo, znalazłby się w niebie? Słuchaj, ja myślę, że tak naprawdę nie wiemy, za co Łotr na, na, na krzyżu zawisł. No. Mhm. Być może robił rzeczy podobne, no i... może gorsze, może mniejsze, nie wiemy tego. Nie? Niemniej jednak szansa dla Łotra się znalazła, może się znaleźć szansa dla Hitlera. Przekonamy się. Natomiast powracam jeszcze do kwestii tego, czy każdy z nas może być w niebie. Ja, ja mam taki, taki tester, który, który zawsze stosuję i do którego chcę, chcę dążyć, a mianowicie Pismo Święte mówi o tym, że łaską jesteśmy zbawieni. Jest to, prezent. jest to prezent. Jest to prezent od naszego przyjaciela. Od przyjaciela, którym jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus powiedział, że jeżeli wyznasz Go w sercu, to On... Na sądzie ostatecznym przyjdzie i wstawi się za tobą. To jest tak jak z Maksymilianem Kolbe, który umarł w Oświęcimiu. Został rozstrzelany, który stanął na miejscu kogoś, kto mówił, darujcie mi, ja mam żonę, ja mam dzieci, ja, ja chcę żyć. Maksymilian nie miał nic do stracenia, stanął tam, nie znał go w ogóle i powiedział, ok, to ja umieram za ciebie. Kiedyś za ciebie umarł Jezus. Nie wiem, czy jesteś tego świadomy, czy nie. Ja jestem świadomy, że za mnie Jezus umarł. Jeżeli dzisiaj stajesz się przyjacielem Jezusa, on kiedyś stanie na sądzie ostatecznym i powie: Ja przynajmniej się tak wyobrażam. Taką mam nadzieję. Bo gdybym miał się dzisiaj znaleźć w niebie i jakby moje życie miałoby tym decydować, to mhm. jestem przekreślony. Okay. Jestem grzesznikiem, jestem przekreślony. Podsumujmy to, co powiedziałeś. To znaczy, chcę być w niebie. Co mam zrobić, żeby być w niebie? Muszę uwierzyć w Jezusa. w Jezusa. Muszę go pokochać. Pokochać. I tyle? Stać się przyjacielem jego, nawiązać z nim więzi. tak? Uh -huh. Po to, że jak będzie trzeba, żeby on się za tobą wstawił... Wstawił? To żeby znaczy się... o czym mówisz? Mówię z, o, o sądzie ostatecznym. Tak? Będzie moment, w którym staniemy przed Bogiem, gdzie Pismo Święte mówi, że zostaną otwarte księgi, będzie sąd. Ja sobie tak wyobrażam. Aha, że... i on by miał bronić. I on wtedy. by miał cię wtedy bronić, jako twój adwokat. W porządku, czyli żeby być zbawiony, muszę uwierzyć i pokochać yy, No Boga i oczywiście... Tak. A to, co robi, już nie ma znaczenia. Nie, to jest pachta, Bo i mniej... tak ktoś mnie obroni. Nie, no jeżeli stajesz się przyjacielem Jezusa i jego uczniem i stara się go naśladować, bo tak jest napisane w Świętym, to automatycznie twoje życie się zmienia. To już nawet pomijam, bo raczej no, nie ma takiej możliwości, mhm. żeby dalej grzeszyć, trwać w grzechu. Zgadzacie się z Wojtkiem? Tak. Tylko może innymi słowami, myślę, że właśnie patrzenie na to samo z tych różnych krzeseł, nawet jak tutaj siedzimy, pomaga w zrozumieniu tego tematu. Dla mnie, właśnie tak bardzo kluczowe, przełomowe było zaproszenie do Bożego Królestwa. I kiedy ja w moim życiu uwierzyłem, Jezus mówi: Zapraszam Cię. Właśnie jak. Jak dziecko. To takie wydaje się banalne, prawda? Jeżdżę mówi, zapraszam cię do królestwa, a tutaj człowiek żyje wokół wszystkich komputerów, technologii, trzeba to jakoś analitycznie do tego podejść. Kiedy człowiek tak po prostu w to uwierzy, wtedy życie po prostu się tak zaczyna zmieniać radykalnie. Nagle wszystko to, co kiedyś było ciekawe, atrakcyjne, pociągające, nagle w ogóle nie ma znaczenia. Mm -hmm. I. I wtedy pojawia się ta ta relacja na co dzień. Problem jest, bo my nie jesteśmy doskonali i żyjemy, ten moment przyjęcia, to jest taka wielka radość, człowiek się cieszy, później przychodzi kilka dni takich unoszących się, tak na wysokości lamperii się poruszamy, nie? A, a później coś się tam znowu zdarzyło. I co wtedy? Czy człowiek wtedy wciąż może być pewien mhm. tego, że to zaproszenie Jezusa wciąż obowiązuje. Hmm. Podsumujmy to. Czyli jeżeli chcę czuć, że jest dla mnie szansa, że chcę zmienić swoje życie, że naprawdę nie chciałbym, żeby wszystko skończyło się tak po prostu tu i teraz, pożyję 70, 80 lat i do piachu, tylko że jest coś poza tym, to warto zastanowić się, czy jest jakiś Ktoś, kogo nazywamy Bogiem, a jeżeli jest, to czy warto się z nim zaprzyjaźnić, go pokochać? I może któregoś dnia okaże się, że ta wielka niespodzianka, że to wielkie obiecane niebo rzeczywiście jest. To znaczy, przepraszam, bo ja mam wrażenie, że nie, nie dokończyłem tej myśli. A Proszę tej, bardzo, Marku. Takie sedno, nie? że nawet w tym momencie, kiedy się przewracamy, przecież. Bóg jest tym, który chce nas podnosić. On nas cały czas ratował, nawet jak my byliśmy jego wrogami. Pismo Święte mówi, że przecież Pan Jezus za nas umarł, więc to nie była jakaś demonstracja, jakiś pokaz. To jest autentyczna Miłość istoty, która ogarnia wszystkich ludzi, zna nasze słabości, a mimo to przychodzi, przekonuje, pociąga, mówi, nie jestem taki jak o Tobie, jak, jak Tobie o mnie mówili, jestem inny. Naprawdę mm. jest dla Ciebie to miejsce. Człowiek mówi, ale jestem taki nieskonały, znowu to zrobiłem, beznadziejny. A, a Pan Bóg mówi, chodź, idziemy dalej, wstawaj, idziemy. I... Mm. Nasza pewność nie opiera się właśnie na tym, kim ja jestem i co ja zrobiłem, ale moja pewność jest w tym, z kim idę przez życie i kto mi to obiecał. On obiecał i to jest jego sprawa, jak on dotrzyma mhm. słowa, jakimi sposobami będzie mnie prowadził, jakie ma lekcje dla mnie, czasem będą to być może bolesne, ale to jest jego mhm. sprawa, on obiecał, a on zawsze dotrzymuje słowa i na tym opiera się moja pewność. Dziękuję za te słowa. Zaraz Ci Maćku oddam uh -huh. głos przy kolejnym pytaniu. Będziesz mógł się odnieść też do, do, do tego poprzedniego, które właśnie kończymy. Michale, słuchasz tej audycji i jeżeli masz jakieś pytanie do pytania, które zadałeś i czujesz, że nie odpowiedzieliśmy w sposób pełny, czuj się swobodnie, żeby, żeby doszczegółowić. Ja też dodam, że zawsze możecie do nas napisać. Po webinarze i też pewne rzeczy możemy sobie omówić. Nawet już takie doświadczenia mieliśmy, że uczestnicy webinarów kontaktują się, spotykamy się fizycznie, rozmawiamy o Bogu, rozmawiamy o, o tych wszystkich tematach trudnych, więc ja też nie chciałbym, żeby to wszystko kończyło się na dzisiejszym webinarze. Jesteśmy do dyspozycji, piszcie na adres bliżej Boga, B, czy do mnie, czy to, to, albo z którymś będziecie chcieli porozmawiać z naszych przyjaciół, tu jak najbardziej jest taka możliwość. Wojtek jest głównym gospodarzem, organizatorem, jeżeli on mówi, że tak będzie, to znaczy, że tak mógł, będzie. ja ci powiem, że to tak świetnie wychodzi, że ty tu powinieneś mnie za każdym razem zastępować. Dobrze, uregulujemy rachunek później. Natomiast przechodzimy do kolejnego pytania. I to jest pytanie trzecie. Bardzo trudne, a coś czyścicem? No właśnie. Musicie mi panowie wytłumaczyć, bo jeżeli tak, moje życie nie jest doskonałe do końca, natomiast nie jest też tak źle. W związku z tym trafiam do miejsca, które nazywamy czyściec, jak sama nazwa wskazuje, mogę się tam doczyścić. To znaczy jakąś tam konsekwencję ponoszę, bo jednak nie byłem na tyle dobry, żeby się do nieba dostać, ale nie jest ze mną tak źle. Zresztą jeżeli moi znajomi będą się o mnie modlić i prosić Boga o to, żeby się wstawił za mną, czy świętych, żeby się wstawili za mną, to mam szansę się do nieba dostać. Tak? Więc w sumie dobrze, że jest takie miejsce, w którym możemy Bardzo się dobrze. doczyścić. Tak? Bardzo dobrze. Tutaj został podany przykład Łotra, który wisiał także na krzyżu obok Pana Jezusa i tego, co Pan Jezus mu powiedział. prawda? Zaprawdę, powiadam Ci dziś, będziesz ze mną w raju. Mhm. Pan Jezus nie powiedział mu, zaprawdę, powiadam Ci dziś. Pójdziesz do czyśca, tam uregulujesz, co musisz uregulować, poprawisz się, i dopiero wtedy zapraszam cię do nieba. No, czekaj, czekaj. No, może od... powiedzieć, że czyśca nie ma? No, w Biblii jeszcze czegoś takiego nie znalazłem. Ale jeśli ktoś znajdzie, to śmiało, ja potrzebuję takich wersetów wtedy. No to mamy problem, panowie. Może łotr do nieba, a jednak yy, gdzieś ten czyście miałoby być. Nie wiem. No i ja się na tym nie znam. To was, czy kogo będę zapytać? Teologia nie mnie. No, może spróbujemy Stytusa. Ja myślę, myślę tak. W zasadzie to pytanie jest powiązane z tym poprzednim, bo skąd mogę wiedzieć, że jestem, że jestem zbawiony? Wiecie, to co w ogóle chciałbym do tamtego pytania dodać, to to, że my nie możemy na pewno skupiać się na tym, co czujemy. Bo ja mogę nie czuć się zbawionym, bo gdzieś mam świadomość mojej słabości, grzeszności, ale pewność zbawienia opieram na tym, co jest napisane w Piśmie Świętym. Jeżeli tutaj tak jest napisane, to tak po prostu to uznaję i, i, i w porządku. Jezus Chrystus opowiadał, czy w ogóle całe Pismo Święte, opowiada tak naprawdę o dwóch miejscach, gdzie można iść. Tak? Jest to albo właśnie to potępienie, albo zbawienie. Nie znajduję faktycznie w Piśmie Świętym niczego pośredniego, ale nie jest to dla mnie wcale żadna jakaś taka zła informacja. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zbawiony faktycznie jestem... Ktoś kiedyś powiedział takie piękne zdanie, naprawdę to zdanie utkwiło w mojej pamięci. To brz zdanie brzmi Jezusa potraktowano stosownie do, do naszych uczynków, żeby nas potraktowano stosownie do jego uczynków. Jeżeli, jeżeli tak jest, to znaczy, że, że zbawienie faktycznie jest, jest z łaski. Jeżeli zbawienie faktycznie jest z łaski, to nie potrzebujemy jakiegoś tam miejsca pośredniego, gdzie jeszcze odpokutujemy, bo to wtedy już nie jest łaska. Wtedy my odpracowujemy, czy zapracowujemy na zbawienie. Dlatego... Nie, ja nie widzę nic złego w tym, że, że nie znajduje się, że nie ma takiego miejsca pośredniego. Bo to znaczy, że jeżeli uwierzyłem w Jezusa Chrystusa, to po prostu będę zbawiony i ten czyściec nie jest mhm. mi potrzebny. Czyli czyściec nie, nie istnieje, zgodziliśmy się, tak? Może jeszcze bardzo mhm. krótko. Historycznie patrząc na tę sprawę, bo tak jak tak zwani ojcowie kościoła, czyli ci, którzy przyszli po apostołach nie było takiego miejsca. Ono się pojawia dopiero gdzieś tam w późnym średniowieczu, kiedy ciężar, który ludzie noszą jest tak duży, bo nagle to piekło się robi takie gorące. Wizja piekła, straszenie piekłem. Bóg zupełnie taki nie jest. Mhm. Natomiast... To znaczy piekła też nie ma? Piekło jest, jest w nauczaniu Pisma Świętego. Niebe. Natomiast nie jest y, miejscem, które istnieje w tym momencie, gdzieś miałby płonąć i do którego ludzie mieliby trafiać. Naleźli ludzie wciąż będą się smażyć całą wieczność. Myślę, że to jest inny temat. Pan Jezus może w jednej mhm. przypowieści, tylko to spróbuję tak krótko odpowiedzieć, mówi, kiedy przyjdzie koniec świata, wtedy wyślę żeńców, żeby ścięli cały plon. Tam się pojawił konkol, tak? Pamiętacie tę historię? Mhm. I mówi... Pszenica wtedy będzie zwięziona do stodu tych niebiańskich, czyli ten, to Boże Królestwo. Natomiast konkol będzie związany z knopki przeznaczone na spalenie, na spalenie. Więc po pierwsze, to będzie dopiero przy końcu świata i nie ma znowu miejsca pośredniego mhm. i jeszcze nie teraz. Więc y, w tym momencie my jesteśmy tutaj i nie ma. Ani tam, ani gdzieś tam, miejsca, gdzie miały płonąć jakiś y, ogień. Czyściec był miejscem, które ludzie stworzyli. Y, no cóż, powiem brutalnie, żeby zarabiać pieniądze. O matko. O matko. Jak nie wiadomo o co chodzi, jak nie ma tego w Piśmie Świętym, a tak często mówimy, że chodzi o pieniądze. I tak faktycznie y, w y, średniowieczu, kiedy y, ludzie nie mieli dostępu do Pisma Świętego, nikt nie mógł tego zweryfikować, instytucja czyśca. Y, bardzo mocno nabrała na znaczeniu. W świadomości istnieje do dzisiaj. Ludzie wykupywali z tego czyśca swoich znajomych, swoje ewentualne pobyty, kupowali tak zwane odpusty. Nie ma ani słowa na ten temat w piśmie świętym. C czyli mamy już dwa głosy na to, że, że czyśca nie ma, że on powstał, ta idea z czasem. Jeżeli macie jakieś pytania, nie zgadzacie się, macie argumenty, to jest dobry moment, żeby je zadać. Maćku, czy ty się z tym zgadzasz? Czy, czy ty słyszysz te argumenty? Czy co nie ma? No, chyba byłem ten, który mm. <głos》> pierwszy stwierdził, że nie ma. <głos》> Jasne. Jeszcze jest taka sprawa, to co Tytus powiedział. My lubimy promocję, ale nie lubimy dostawać czegoś za darmo. Mm -hmm. Jeśli za darmo coś dostajemy, to albo jest to lichej jakości, albo wyczuwamy w tym jakiś podstęp. I to się często sprawdza w rzeczywistości. Jak najbardziej. Jak przychodzi ktoś na ulicy, coś nam daje za darmo, to najprawdopodobniej nie jest to za darmo, ale za chwilę będzie chciał od nas 50 zł wyciągnąć. Ale u Boga jest inaczej. U Boga, ta matematyka jest zupełnie inna. Dzielenie sprawia, że nagle jest więcej i więcej. I ze zbawieniem, ze zbawieniem właśnie tak jest. Bóg przychodzi i mówi, ja ci to daje darmo. Tylko chodź ze mną. Mhm. I jedynym kosztem jaki ponosimy tak naprawdę to jest nasz czas, zaangażowanie, to żeby powiedzieć panie no to jestem, prawda? Budzę się każdego dnia i mówię: Panie Boże, chcę ten dzień przeżyć z tobą. Ty mów do mnie, a ja chcę przeżywać każdą chwilę z tobą. Jeśli mamy takie podejście i pytamy pana o prowadzenie, co mamy robić, spędzamy z nim czas, no to możemy mieć pewność tego, co jest zawarte w Słowie Bożym. Właśnie, mhm. że jest nas zbawienie. Chociaż może mogę się czuć podle akurat, ale mhm. uczucia, a zba, pewność to co innego. Ja myślę, że tutaj przykładem dla nas są bohaterowie ze Starego Testamentu, ale także z Nowego, którzy nie do końca wszyscy zawsze byli świętymi, upadali, ale nie upadali wciąż. To znaczy nie było takiego przypadku, żeby trwali w grzechu. Trwali w grzechu? Nie. To, już była, mhm. to, już, to już był koniec, to już można było powiedzieć, że, że, że już nie mają szans. Mhm. Natomiast my tak samo żyjemy, potykamy się, ale prawdziwy chrześcijań zawsze wstają i boże, wybacz, wyznaj to w swoim sercu i idź dalej do przodu. I mhm. właśnie miej tą nadzieję, że Jezus kiedyś się z tego obroni. Spróbujmy podsumować trochę to pytanie i tą odpowiedź, które tutaj zadaliśmy, czyli odpowiedzieliśmy, pokazaliśmy pewną odpowiedź, że czyśca nie ma. Jeżeli macie jakieś kontraargumenty, możecie je zadawać, natomiast wygląda na to, że zbawienie jest z łaski przez wiarę. Jeżeli wierzysz, jeżeli wierzysz w Boga, chcesz każdy dzień z Nim spędzać, to ta relacja jest zbawienna sama w sobie. I niezależnie od tego, co zrobisz, czy dobrze, czy źle, to nie od tego zależy, czy będziesz w niebie. To, czy jesteś dobrym człowiekiem, zależy od Twojej relacji z Bogiem. Jeżeli masz dobrą relację z Bogiem, to nie masz szans, żebyś był złym człowiekiem. Jeżeli dobrze rozumie naszych przyjaciół, którzy dzisiaj argumentują i odpowiadają na te pytania. Czas na czwarte pytanie. Czwarte pytanie. Skąd mamy pewność, że w niebie nie będzie grzechu? Bardzo dobre pytanie. Bardzo za nie dziękuję, bo jeżeli sobie wyobrazimy, że kiedyś świat. Istniał bez grzechu i w ogóle go nie było, to znaczy, że musiał być jakiś idealny projekt, w którym nagle pojawił się o, error, pojawił się błąd w matriksie, pojawiło się jakiś wirus, który zainfekował kawał nieba i, i, i oznacza, że chyba ten projekt nie był do końca doskonały. Więc jeżeli już raz taka sytuacja się zdarzyła, to znaczy, że może zdarzyć się po raz drugi. Jak myślicie panowie? Jest taki tekst, bardzo lubię taki tekst z księgi Ezechiela, 36 rozdział. Tam tylko trzy wersety przeczytam, dwa dla kontekstu, a jeden to ten, który odpowie nam na to pytanie. 26-27 werset mówi... I dam Wam serce nowe i ducha nowego dam do Waszego wnętrza i usunę z Waszego ciała serce kamienne, a dam Wam serce mięsiste. Mojego ducha dam do Waszego wnętrza, uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań, Moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. To wszystko obiecuje Bóg. Mówi, że to wszystko On zrobi w naszym życiu, że po prostu zmieni to życie i że tego grzechu po prostu nie będzie. Ale w jaki sposób? To jest też bardzo ciekawe. 31 werset mówi, wtedy wspomnicie o swoim złym postępowaniu i o swoich czynach, które nie były dobre i będziecie się brzydzić samych siebie z powodu swoich win i swoich obrzydliwości. Myślę, że skąd, skąd gwarancja tego, że faktycznie będziemy, yy, yy, nie będziemy grzeszyć w niebie? Myślę, że stąd, że kiedy tam będziemy, po prostu grzech dla każdego będzie czymś naprawdę niesamowicie obrzydliwym. Yy, że popatrzymy na to, co gdzieś kiedyś robiliśmy i powiemy, jak ja w ogóle mogłem to zrobić? Yy, mało tego. Kiedy będziemy żyli w niebie, myślę, że nasza miłość do Boga będzie o wiele większa niż jest teraz. No chociażby dlatego, że jest powiedziane, że Pan Jezus będzie razem z nami, prawda? I, i że On jest naszym Bogiem i, i tak dalej. Będziemy Go widzieć, będziemy Go znali osobiście. Jeżeli nasza miłość będzie o wiele większa jeszcze niż jest teraz, już uświadomimy sobie, że to właśnie grzech jest tym, co zaprowadziło Jezusa Chrystusa na Golgotę, na krzyż, to nikt z nas, nikt ze zbawionych nie odważy się popełnić grzechu. To brzmi rozsądnie. Pójdziemy do nieba, będziemy osobami, które przeżyły zło tej ziemi i powiemy nigdy więcej. No dobrze, ale w niebie nie będziemy tylko my, ludzie, którzy to przeżyli. Będą również ci ludzie, którzy tego nie przeżyli. I którzy jakby nie byli narażeni na grzech. I wciąż to ryzyko istnieje wśród tych osób, które nigdy tutaj na tej ziemi nie istniały, jeżeli wierzymy, że będą tam inne istoty poza ziemią. A mówisz o innych istotach. Mhm. Ja bym dał takie porównanie. Nieraz zostawiamy pewne pozostałości smutnych wydarzeń, tak jak na przykład muzeum w Oświęcimiu, muzeum obozu koncentracyjnego. I, i ja tam Lubię i nie lubię wracać. Oczywiście, nie lubię, dlatego, że jest to tak bardzo przerażające miejsce, a lubię dlatego, że ono na mnie zawsze tak oddziaływuje. I tak bardzo mi uświadamia, gdzie ja teraz jestem. Że jest to świat pełen grzechu, pełen. My się nieraz tak potrafimy uśpić. To są takie dobre momenty naszego życia, prawda? A to jest miejsce, które taki pokazuje czarno-biało. Zobacz, człowieku, gdzie jesteś. Bądź, bądź czujny i, i wiedz, że, że ten Jezus naprawdę zrobił gigantyczną różnicę, nie tylko w Twoim życiu, ale po prostu dla całego tego wszechświata, który być może jeszcze wciąż cierpi, ale to się skończy. Hmm. I tak jak to muzeum przypomina o tym, co było i dlatego mówimy nigdy więcej, nigdy więcej takich ideologii, które prowadzą do do poniżenia innego człowieka, do zdehumanizowania kogokolwiek, to w niebie, czytamy taki, jest taki fragment, kiedy Pan Jezus po zmartwychwstaniu okazuje się uczniom, pokazuje im swoje przebite ręce. I te przebite ręce będą jak to muzeum grzechu, które będą nam przypominały, dokąd to wszystko doprowadziło. Myślę, że te pewne historie pozostaną w jakiejś świadomości. Jak pięknie jest być z Bogiem. Wtedy tak czytelnie my będziemy mogli zobaczyć te opowieści o tych naszych przerażających historiach. I myślę, że jest tak wiele <laughs> tego smutku, którego my nawet palcem nie dotykamy. Bo żyjemy w świecie, który naprawdę jest bardzo dostatni. Mhm. I oprócz chorób, śmierci, jakiejś samotności, to jest wiele rzeczy, które nas ominęły szerokim łukiem w tym świecie, w którym my się urodziliśmy. Nie, nie będzie takich, którzy chcieliby próbować jeszcze raz. Podsumujmy tą odpowiedź. Czyli znowu Ziemia jako miejsce rozgrywki wielkiego dramatu, które jak gdy patrzy się na obozy śmierci, będą przykłady, przykładem dla wszystkich we wszechświecie, podobnie jak tu na Ziemi nigdy więcej wojny. Tak samo nigdy więcej grzechu. Przechodzimy do kolejnego pytania, które bardzo mi się podoba, bo mówi o tym, że nie było miejsce radości, przyjemności, miejsce bez smutku na to, co czekamy, i tak dalej, i tak dalej, ale co teraz i tutaj? To znaczy, jak żyć? Na czym się skupiać? I w końcu, czy to, że jesteśmy szczęśliwi tu na Ziemi, to coś złego? Ja, może tak rozpocznę humorystycznie odpowiedź na to pytanie, bo podczas naszej wcześniejszej rozmowy zadałeś właśnie taką, takie pytanie, gdzie tam myśl cały czas mi gdzieś tam kiełkuje. A mianowicie, nie widziałeś nieba, nie sprawdziłeś, nie wiadomo, czy to niebo jest, nie? No właśnie. A czy istnieje Senegal? Podobno jest. Baha, nawet więcej. Dzisiaj podano, że będziemy się spotykać z Senegalem. Co chcesz mi powiedzieć? Z Senegalem, Japonią. A, drodzy państwo, tak. no Nie wiem, Mieliśmy czy na użytek tego, tego programu. <laughs> tak, jeżeli istnieje niebiańska grupa dla naszych piłkarzy, to właśnie dowiedzieliśmy się, jakie mamy rozlosowaną grupę w Mistrzostwach Świata. Także jak ktoś ma wolną chwilę, może zajrzeć. Także istnieje niebiańska grupa, z której mam nadzieję, że wyjdziemy. No ale Senegal istnieje? istnieje. Się byłeś? Skąd wiesz? E... No, Skąd wiesz, że cytałem. Senegal istnieje? Gdzie czytałeś? Czekaj, <laughs> czy podręczniki nie kłamią? <laughs> no, ale przekonamy się. Już niebawem. To, wierzę, że jest. W te wakacje się już przekonamy. No ja tak samo wierzę właśnie, że niebo jest, bo się przekonałem, bo jest napisane, nie? Natomiast, no właśnie, niebo, niebo. Czy w niebie, czy na ziemi? Jak to jest? Czy na ziemi możemy być szczęśliwi, jeżeli jesteśmy szczęśliwi na ziemi, to znaczy, że coś jest nie tak z naszą relacją z Bogiem, chyba nie? bo powinniśmy tak dążyć do nieba, bo to jest tak źle, tak fatalnie, że jeżeli ktoś czuje się tu szczęśliwy na ziemi, to mówimy, o, coś jest nie tak z moją Tak, trzeba się za dużo uśmiechać. Tak. Ja myślę, że my pędzimy mocno przez świat i my widzimy te wszystkie przeciwności i po prostu tylko przyzwyczajeni jesteśmy do nich. No, choroby są, będą, kataklizmy są, hmm. będą. Czyli najlepiej to życie jak najszybciej skończyć. Ale wiesz, wiesz co. Ja myślę, bo zadałeś pytanie, czy, czy, czy możemy być szczęśliwi. Mhm. No, powinniśmy być szczęśliwi. No, ale czekaj, no, to jest ale, źle. Powinniśmy nie, no, się odnaleźć tym no, wszystkim. No. Powinniśmy być szczęśliwi. No, na tym to polega, to życie tutaj. Życie, które jest darem od Pana Boga, tak? żona, która jest darem od Pana Boga, czy komu się to podoba, czy nie, tak? bez względu na to, co się dzieje, tak, ileś tam takich, to wszystko co mamy, to jest dar od Pana Boga i teraz mam powiedzieć, no, Panie Boże, fajne dary dajesz, ale ja nie jestem szczęśliwy z nich. No nie, no bądźmy szczęśliwi z tego, z tego co mamy, z tego, co nas otacza. Yy, ale powiem, ty, ale, ty, ty, ale ty, ty, czekaj, czekaj, ty. Ale powiem, powiem no, nawet dobra. więcej. A co yy, to jest szczęście. Yy, ale apostoł Paweł, yy, apostoł Paweł opowiadał o tym, że tak, że był więziony, że był na statku, był kamienowany, no, yy, i tak dalej, i tak dalej. I że on w tym wszystkim jest szczęśliwy. Yy, a wiecie, dlaczego był szczęśliwy? Dlatego, że był z Panem Bogiem, że znał Pana Boga. I to było jego największe szczęście. No tak, ale on żył w cierpieniu, czyli spełniał ten ideał. Tego właśnie człowieka, który dąży do nieba, bo to jest tak fatalnie, że jestem w więzieniu, jest mi brudno, głodno. No tak, gdyby upatrywał w tym zbawienie, to nawet zgodziłbym się z tym, że, że to mógłby być jego powód do radości. Mhm. Ale bo wtedy niebo rzeczywiście bo dla niego wybawieniem. Ale jeżeli masz dobry samochód, Wojtek, ty masz dobry samochód, ba nie? Jakimś tam fiatem jeździsz czy. Fiat w, w każdym razie masz dobry samochód, masz szczęśliwą rodzinę, dzieci. I, I co mówisz? Mówisz rodzinie nie, no wieczorem, dobrze. kochanie, ja naprawdę chcę, jak cię jak najszybciej opuścić, bo chcę nie. być w niebie. Nie, no nie, nie. nie. To znaczy. Jest yy, mi tu źle z tobą. Yy, jest tak, że mamy do spełnienia pewną misję. Ja mhm. pewnie, że tęsknię. Ja w ogóle przyrównuję. Zresztą i yy, 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 Mojżesz powiedział, że jesteśmy tutaj tylko gośćmi na ziemi, nie? Ja przyrównuję życie na ziemi do takiego akademika. Sam kiedyś doświadczyłem akademika. Kurczę wspaniałe miejsce, gdzie masz wszystko, co trzeba, jeszcze warunki do nauki, a jednak wielu ludzi jest nieszczęśliwych. Szczególnie na pierwszym roku, kiedy się trzeba przyzwyczaić, że jesteśmy z dala od domu. Niektórzy może doświadczyli tego już na etapie szkoły średniej, gdzie do internatu trzeba było wyjechać, a jednak ta tęsknota jest, nie? Mhm. To jest pewne miejsce przez tam załóżmy 5 lat, gdzie trzeba przetrwać, przeżyć, być. Nie zawsze dobrze się wszystko układa, ale wiemy, że wrócimy do nie. domu, nie? Przynajmniej na chwilę do tego domu wrócimy. To jest tak samo, jak żołnierze jadą na poligon, są na polu walki, ale wiedzą, że kiedyś z tej wojny wrócą. No może nie wrócą, ale, ale wierzą w to, tak? I, I ja też odnoszę tutaj to życie tu na Ziemi w perspektywie tego, że mnie kiedyś czeka coś lepszego, to jednak wiem, że, że, że muszę tutaj przebyć i przeżyć. I pamiętam, kiedyś miałem taki też wywiad, gdzie byłem skierowany po chyba 18 latach, kiedy wirus we mnie szalał HCV, a wtedy nie było jeszcze leków. I byłem, miałem skierowanie na prześwietlenie wątroby pod względem nowotworu, czy, mm -hmm. czy, czy czasem już tam coś się źle nie zaczęło dziać. I, i taka niepewność była. I ty też tak wspomniałeś, no, no może dzisiaj tak jest, że pewne rzeczy u mnie się ułożyły, ale jak mnie znasz... Przez 10 lat po bankructwie swoim nie, nie mogłem się podnieść, nie mogłem znaleźć tej ścieżki, takiej, gdzie by się wyrwać z tych, z tych problemów, wszystkich, które, które były. Walczyłem, mocno walczyłem, doczekałem, gdzieś tam wywalczyłem. Natomiast dokładnie, może i tak jak apostoł Paweł gdzieś napisał, że umiem, umiem żyć w biedzie, umiem żyć w problemach, umiem żyć w chorobie. Jednak gdy faktycznie, tak jak Tytuł powiedział, Chrystus jest na pierwszym miejscu, to jedna, gdy spojrzę, że niebawem wrócę do domu, a przynajmniej tak wierzę, pomimo całej tej grzeszności, mojej pychy i mhm. rozumiałości i może tych wszystkich nie jakie mam, to y, wierzę, że kiedyś Jezus okryje, okryje mnie tą szatą sprawiedliwości. Dziękuję Białą bardzo, Wojtko. No to jest właśnie piękna I to jest ta wypowiedź. nadzieja. Mhm. Y, tylko zastanawiam się jeszcze nad młodym człowiekiem, który z nami siedzi i to jest Maciek. Maciek, ty to musisz tęsknić za niebem bo nie pójdziesz na żadną imprezę, nie pójdziesz się jakoś za bardzo zabawić. A dlaczego? Nie, nie możesz mieć. No, no nie... czekaj, no mówimy o obrazie chrześcijaństwa, tak? Chrześcijanie nie mogą chodzić na imprezę. Ja myślałem, że jedziesz jutro potańczyć. Cicho, Fonterka. Rozmawiamy <laughs> o tym, że w nie wolno się bawić, tak? I nie, no, wolno. no trzeba... dlaczego nie? Jedyne co wolno, to jest ten za niebem, ustalmy. <laughs> tak? Maciek. Nie, nie, to sknota to sama z siebie wynika. No czekaj, ty już swoje przeżyłeś, po, potańczyłeś. <gry> znaczy, znaczy, ja jest, się zgodzę, ja że Maciek Maćga. ma gorzej, bo jest młody. No. Mi krócej zostało. No to, no to dlaczego patrzę. mówicie, że mam gorzej? Właśnie wcale tak nie patrzę na życie. Bo będziesz musiał gorzej, jeszcze przeżyć 60 gorzej. lat, zanim tam się znajdziesz, a ja może tylko 40. No to można się cieszyć życiem, czy nie można? No tak. Można iść na imprezę, czy nie można? No właśnie, my często określamy szczę że poziom szczęścia w zależności od tego, jak się wybawimy. Hmm. Ale to jest bardzo, bardzo niedoskonałe spojrzenie. To jest tylko krótka chwila. Jak, yy... No Maciek, ale siedzisz na łóżku, idą koledzy na imprezy, ty mówisz, ojej, jeszcze krótka chwila żyje, jeszcze trochę. No come on, pytam cię, wiesz o takie życie na co dzień, czy ty jesteś szczęśliwy, czy jest w porządku, czy można być radosnym chrześcijaninem? Młodym. Yy, tak, no, jak najbardziej. No, A właśnie. patrząc w ogóle na to, jak Pan Jezus działa na ziemi, jak patrzę, jak działa w moim życiu, to muszę powiedzieć, że Bóg dąży do tego, żebyśmy byli szczęśliwi. Tylko hmm. często nas ostrzega, na przykład, nie chodź w to miejsce, nie rób czegoś, bo na początku to się może wydawać super szczęście, nie? Hmm. Ale potem, potem kończymy w jakimś dziwnym miejscu i, i zamiast szczęście mieć to zbieramy na te parę groszy, żeby mieć na kolejne wino. Jak to często się ludzi widzi, prawda? Na początku czego im brakowało? No tak, ale jeżeli patrzymy na średniowieczne chrześcijaństwo na przykład, to ideałem bliskości z Bogiem i osiągnięciem nieba to było to, że ludzie się biczowali, tak. odwracali od społeczeństwa i, i rzeczywiście w tym gdzieś rodziła się duchowość i, i, i ci ludzie zasługiwali gdzieś tam na niebo. I teraz jeżeli patrzymy na gościa, który mówi, ja wierzę w Boga, ale jutro idę na imprezę. O. No to chyba coś jest nie tak. To znaczy, on korzysta z jakichś atrybutów tego świata, tego życia tutaj, a powinien właśnie skupić się na właśnie takim estetycznym podejściu do życia, żeby być, być zbawiony. Można być, jak podzielić, jakoś to połączyć, być fajnym, rozrywkowym człowiekiem i być chrześcijaninem? Czy to no jest właśnie. Bardzo? Pan Jezus wcale nie mówił, teraz macie tylko siedzieć i czytać Słowo Boże. No właśnie. Tylko on przybywał wśród ludzi, poszedł na wesele, a nie powiedział, no przepraszam. Nie mogę pójść na wasze wesele, ponieważ ten, ten wieczór ja chcę spędzić na modlitwie. Sugerujesz mi, że Pan Jezus bawił się na weselu? A zamienił wadę w nie. <głos> <głos> Czyli można. No właśnie, wiele zależy od tego, co tak naprawdę będziemy, co rozumiem pod kątem tej imprezy. No ja też chodzę na imprezy. Może nie tak jak często to. Biblijne. Może, no nie. powiedzmy, no biblijne, no po prostu spotykam Przecież się ze znajomymi. jakby tutaj słowo impreza, nie? Bo to może tak. źle, źle, źle brzmieć. Może źle brzmieć, prawda? Bo to najczęściej kojarzy się tylko z jakąś dyskoteką, narkotykami i, i jeszcze... A, ale ja dobrze powiedziałem. powiedziałem, że jutro Tomek idzie potańczyć, nie idzie na imprezę. Zobaczcie, to całkowicie inaczej brzmi i dobrze byłoby wyważyć, gdzie powinniśmy być z kim przebywać, jak się bawić, a jak nie, nie? Właściwie mm -hmm. impreza ma takie negatywne koncepcje. Ja bym jeszcze inaczej, bo my bardzo często nasze chrześcijaństwo albo niechrześcijaństwo rozpatrujemy z perspektywy tego, co można robić, nie można robić i ludzie sobie budują długie listy tego, co, co jest ok, co jest prawie ok, to jest ok okej dla, dlatego, ale już nie jest okej okay dlatego. A nie o to chodzi? Nie. To o nie. co chodzi, Mark? Znowu wracając do tego pierwszego momentu, no dla mnie było, może to teraz mi się takie wydaje proste, ale y, kiedy Pan Jezus zaprasza człowieka do Bożego Królestwa, fajnie, że rozmawialiśmy o tych, o tych dzieciach, nie? że to człowiek właśnie w ten sposób to przyjmuje, y, to przebywając z kimś, kogo lubimy i cenimy, y, to nawet nie dlatego, że coś nie wypada, a, ale jeżeli kogoś naprawdę cenimy, to, to on robi dla mnie to, co najlepsze. Jeżeli ja go kocham, jeżeli to jest coś takiego realnego, to ja, ja robię nie dlatego, że muszę, a dlatego, że chcę, to co jemu się podoba i nagle się okazuje, że to jest też dla mnie dobre. Jak ja porównam moje życie, kiedy wydawało się, że wow, ale super imprezy, ten to naprawdę ma życie. Mhm. Ja nie opuszczałem mojego małego podwóreczka i, i wydawało się, że tak jak czasem właśnie stoi ten pod sklepem i uzbierał na to wino i mówi on, że jest w niebie. A my patrzymy na niego, taki tutaj posikany, tutaj porwany mówi, to mhm. takie jego niebo. Kiedy, kiedy naprawdę poznajemy, kim jest ten pan Bóg, i że, że czasem nam poradzi, żeby czegoś nie robić, że naprawdę nam nie zabiera niczego, co, co daje szczęście, tylko prowadzi nas w miejsca, które są naprawdę świetną przygodą. Ha. i to też nie jest tak, że życie z Panem Bogiem teraz będzie już takie usłane różami teraz będzie zawsze sympatycznie pachnąco mm. i cudownie nie, nie, w tym życiu z Bogiem mm. też pojawiają się trudności też bywa mm. źle i właśnie dlatego Pan Jezus powiedział o swoim królestwie żeby było to osłodą w mm -hmm. tych momentach my tutaj sobie siedzimy żyjemy naprawdę w czasach tak dobrych, jak jeszcze nie było. Jest wolność, możemy się z kimś nie zgodzić, zgodzić, yy, na jedzeni, uh -huh. w lodówce jeszcze coś zostało, naprawdę uh -huh. jest, jest luks. Uh -huh. A w tym samym momencie w wielu miejscach świata ludzie cierpią prześladowania. Jak pomyślę sobie o tej Korei Północnej, naprawdę uh -huh. szkolami tych ludzi. I, a my się urodziliśmy tu, a oni tam. No. Jak to Marku uh -huh. mówisz, to mi się przypomina taki obrazek, kiedyś widziałem. Stoi dziewczynka, i trzyma takiego małego, już wiecie, wymiętolonego i brudnego misia. I przed nią, no tak kuca Pan Jezus, mhm. jedną ręką za, za sobą trzyma takiego wielkiego, pięknego, nowego misia. A drugą rękę wyciąga do niej i mówi daj mi to, co masz. I my czasem, czasem właśnie przedstawiamy no właśnie taki obraz. Mhm. Trzymamy tego misia podartego i starego i wydaje się, no, więcej mi już nie trzeba. To jest to szczęście. Mm -hmm. Ale przychodzi Jezus i mówi, ja on dla ciebie coś o wiele Chodzi lepszego. To. I to często jest... to jest coś mm -hmm. poza naszą wyobraźnią, bo jesteśmy, mamy takie klapki na oczy. Tego nie, nie widzimy. Bardzo dobry obraz na zakończenie dzisiejszego naszego programu. Drodzy Państwo, wszystko co dobre kiedyś się kończy. Dziękujemy za Wasze pytania, za Waszą dyskusję. Przepraszamy również za to, że nie na wszystkie pytania udało się dzisiaj odpowiedzieć. Natomiast, tak jak mówił Wojciech Orzechowski, gospodarz i organizator tego wydarzenia, wciąż możecie pytać nas o różne rzeczy, nawet już teraz poza wizją, i nie krępujcie się. O, to, o wszystko, co Wam do głowy przyjdzie, pytać nas. Drodzy Państwo, zakończyliśmy temat rozmowy o niebie i zapraszam Was do śledzenia materiałów na stronie Facebooka, bliżej Boga być. Bądźcie z nami przy kolejnych spotkaniach. I myślę, że każdy z nas wyrobił sobie zdanie dzisiaj o, o temacie nieba, czy warto go zgłębić, czy warto tam być. Myślę, że coś, co najbardziej dotyka naszego serca, gdy myślimy o niebie, to jest to, że spotkamy tam wszystkich tych, którzy odeszli. Jest taka scena w filmie, w popkulturze, do której lubię wracać filmu, który każdy z nas widział, który wszedł właściwie do tradycji kina na zawsze i chyba tam zostanie to jest film Titanic, który, gdy zbliża się ta końcowa scena i wydaje się, że główny bohater, kończy swoje życie bohaterka i nagle wchodzi znów do tego miejsca, który był obrazem jej młodości, jej nieba, w którym, którym była przez jakiś moment swojego życia i nagle widzi wszystkich tych, którzy odeszli, ludzi życzliwych, w końcu miłość swojego życia, to sobie myślę, że być może, być może tak będzie wyglądało niebo, że spotkamy tych, których kochaliśmy, którzy odeszli i kiedyś wszyscy tam spotkamy się przy wspólnym stole. Drodzy Państwo, serdecznie dziękuję moim przyjaciołom Maćkowi, Markowi, Wojtkowi oraz Tytusowi. Dziękuję również Państwu za obecność i bądźcie z nami na kolejnych programach webinar Bliżej Boga Być. Powodnie się na koniec? Jest propozycja, aby podziękować nie tylko Państwu jako widzom, nie tylko nam jako tutaj prowadzącym, dyskutującym, ale również podziękować temu, dzięki któremu możemy się zebrać, dzięki któremu mamy zdrowie i siłę i tą radość, którą dzielimy się razem z Wami. Więc chcemy wspólnie pomodlić się. Poproszę kogoś o modlitwę. A ja bardzo lubię. Proszę bardzo. Panie Boże, dziękujemy, że możemy wiedzieć o Twoim królestwie, że żyjemy w czasach, kiedy mamy. Twoje słowo w naszych rękach, w tylu różnych wersjach, w telefonach i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Ciebie poznawać. A, a Ty nie potrzebujesz żadnej z tych technologii, żeby mówić wprost do naszych serc i wkładać tam to pragnienie tego miejsca, pełnego spokoju, pełnego radości, pełnego spotkań z osobami, które wiedzą, po co się żyje, że że naprawdę można inaczej, że naprawdę można z dobrymi emocjami, że naprawdę można kochać innych ludzi. I dziękuję, że to Ty, Panie, wyciągasz tą rękę w naszą stronę i że to Twoje królestwo, o którym nam powiedziałeś, niczego nie ukrywałeś, nie, nie sprawdzałeś, jak się będziemy zachowywać, ale po prostu mówisz o tym, jakie ono będzie i że zapraszasz tam i że to się nigdy nie skończy. Naprawdę jesteśmy Ci bardzo wdzięczni. Za to, że możemy wiedzieć o tym miejscu. I wtedy pojawia się to pragnienie w naszych sercach, żeby opowiadać innym, że, że dla nich też jest miejsce, że w Twoim sercu jest też miejsce dla innych ludzi. I nie czujemy się w żaden sposób zazdrośni, że Ty kochasz cały ten świat i chcemy całemu światu opowiedzieć o tym, że jesteś tak bardzo wyjątkowy i że to Twoje królestwo otwarte. Panie Boże, bardzo prosimy, żebyś używał tych wszystkich materiałów, tych naszych niedoskonałych słów, do tego, żeby o tym królestwie opowiadać innym, żeby zachęcać, żeby chcieli się z Tobą zapoznać. I za wszystko Tobie tak bardzo dziękujemy. Za to, że niczego nie żałowałeś, że swoje życie dałeś, żebyśmy mogli do tego królestwa się wybrać. Tobie, Panie Jezu, niech będzie chwała. Amen. 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 Życzymy spokojnej nocy i do zobaczenia na kolejnym programie.